Jak rozwinąć firmę? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Jednoosobowa działalność ma swoje zalety. Jeżeli jednak chcesz obsługiwać coraz więcej klientów, zwłaszcza dużych klientów, zwykle potrzebujesz pracowników. Jest z tym pewien problem. Jako freelancer umiesz wykonywać określoną pracę, ale to wcale nie znaczy, że potrafisz zbudować zespół i nim zarządzać. Cześć, tu Marek Jankowski. Witam w 289 odcinku Małej Wielkiej Firmy. To podcast dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Kiedy zakładałem moją pierwszą firmę, wyobrażałem sobie tłum pracowników, którymi będę kierował. Skończyłem studia z zarządzania, więc taki scenariusz wydawał mi się naturalny. Niestety nie wyszło. Spróbowałem jeszcze raz i znów mi się nie udało. Zastanawiałem się, co robię nie tak. Doszedłem do wniosku, że chciałem za dużo i za szybko. Dopiero mój trzeci pomysł, który na początku realizowałem sam, wypalił. Stopniowo zbudował. Też zespół i tak na własnych błędach uczyłem się, że rozwijanie firmy nie jest łatwe. Poszukamy dziś sposobów, jak to robić lepiej. W tym odcinku będę rozmawiał z człowiekiem, który zaczynał jako freelancer. Cztery lata temu założył agencję Social Media, która dziś zatrudnia kilkanaście osób. Rozmowa za chwilę najpierw książka, którą poleca Bartłomiej Biga, autor podcastu Wiedza Nieoczywista. Drogi słuchaczu małej wielkiej firmy, chciałbym polecić Ci znakomitą książkę. Zachowania niepoprawne. Jej autorem jest noblista z ekonomii, Richard Tyler, który zapytany na co wyda te 9 milionów koron nagrody, odpowiedział, że wyda to w najbardziej irracjonalny sposób, jaki tylko będzie możliwy. I taka właśnie jest ta książka. Tyler opisuje w niej zachowania, które nazwijmy to standardowym ekonomistom nie mieszczą się w głowie. Bo musicie wiedzieć, że w ekonomii wciąż dominuje takie przekonanie, że wszyscy ludzie są perfekcyjnie racjonalni i zawsze w najlepszy, najbardziej efektywny sposób dążą do tego, żeby realizować swoje cele. Ale Tyler udowadnia, że jest inaczej, że takie zachowania to rzadkość, że tak zachowują się wyłącznie ekoni, czyli takie mityczne istoty, które istnieją tylko w teoriach ekonomicznych, są jak Yeti. Podobno gdzieś występują, podobno ktoś widział, ale nic na pewno. Ludzie, prawdziwi ludzie. Postępują jednak inaczej, i, i na ich zachowania mają wpływ pewne czasami błahe rzeczy. Nagminnie posługujemy się przecież skrótami myślowymi, i nasze motywacje są znacznie bardziej skomplikowane niż taka prosta maksymalizacja zysku. Mamy swoje zasady, przekonania, czy mówiąc bardziej górnolotnie, wartości. I te rzeczy pokazuje nam ekonomia behawioralna, którą Tyler tak fantastycznie opisuje w tej książce. I żeby było jasne, to nie jest nudna książka naukowa. To fantastyczna opowieść, pełna anegdot i bardzo życiowych przykładów. Jego spostrzeżenia mogą być choćby bardzo użyteczne w tym, jak się prowadzi biznes. Bo dzięki tej książce dowiesz się, że na przykład, jeżeli handlujesz łopatami do odśnieżania, to po przejściu śnieżycy nie powinieneś drastycznie podnosić ceny, mimo że przecież właśnie popyt na to wyszczelił w kosmos. Dowiesz się także, że to wynika z tego, że większość Twoich klientów to tak zwani racjonalni kooperatorzy. Nie wchodząc w szczegóły, to jest dobra wiadomość, bo to oznacza, że większość ludzi, którzy przychodzą do Twojej firmy, chce współpracować, chce grać uczciwie i dopóki Ty ich nie oszukasz, oni będą grali nadal uczciwie. W tej książce, na przykład, jest też opisane, dlaczego giełda to tak naprawdę konkurs piękności. Wiele, wiele ciekawostek gorąco poleca. To był Bartłomiej Biga. Ty też możesz podzielić się ze słuchaczami Małej Wielkiej Firmy swoją ulubioną książką biznesową. Szczegóły na stronie MałaWielkaFirma.pl w zakładce Książki. Już za moment rozmowa z gościem, a po niej szybki strzał. Kiedy zaczynasz zatrudniać pracowników w firmie, może pojawić się pewien problem. Może być tak, że każda wiadomość od klienta i tak trafia do ciebie, a przecież nie po to budujesz zespół, żeby wszystko przechodziło ciągle przez twoje ręce. Pod koniec tego odcinka podpowiem ci prosty sposób, jak sobie z tym poradzić. A teraz mój dzisiejszy gość. Zaczynał jako freelancer, dziennikarz internetowy, cztery lata temu założył firmę, która od tamtej pory bardzo szybko rośnie. Panie i panowie, twórca agencji Social Tigers, Franciszek Georgiew. Cześć, Franku. Cześć. Powiedz mi, kiedy zaczynałeś studia na socjologii, to co ci chodziło po głowie? Kim ty chciałeś zostać? Wiesz co, no moje marzenia były dosyć mało ambitne. Eee, ja szedłem z założenia, że jeżeli kiedyś będę dziennikarzem, a dziennikarze z reguły nie zarabiają jakichś kokosów. No to coś o tym e, wiem, tak. E, tak, no to i miałem taki w ogóle taką liczbę w głowie, że jeżeli kiedyś będę zarabiać 5 tysięcy na rękę, to będzie w ogóle no szczyt marzeń, tak? W sensie, że to jest jakby naj, największe, mój po prostu próg, top of the world, że tak powiem, ile, ile jestem w stanie gdzieś tam się dochrapać, że tak powiem. No i jakby moim założeniem pierwotnym była kariera naukowa. Aha. E, bardzo chciałem zostać na uniwersytecie, może niekoniecznie na socjologię, myślałem o przeniesieniu na historię, to była taka moja główna pasja. E, a w dalszym e, jakby trybie tego wszystkiego, Myślałem o dziennikarstwie, w sensie jak zobaczyłem, że Uniwersytet Warszawski jest totalnie zbiurokratyzowany. Ja zaczynałem na samym szczycie, liście przyjętych studentów, kończyłem na samym dole, że tak powiem. W sensie. Żadne aktywności na zajęciach nie pomagały, nic, nic z tych rzeczy. Przygotowanie do zajęć nie pomagało. Liczyło się tylko odhaczenie obecności, zebranie w podpisów w jakieś trzy różne miejsca, indeks, karta jakaś egzaminacyjna, jakiś system internetowy. Co nigdy nie działało, zawsze to gubiło. <grym> Profesorów nie było na, na tych dyżurach, na których mieli dawać te podpisy, i w końcu nawet nie skończyłem tych studiów. W sensie rzuciłem to, to w cholerę e, i, i zajmowałem się amatorsko dziennikarstwem internetowym. I to był jakby taki start i taki szczyt moich marzeń wtedy, że tak powiem. Ale zajmowałeś się amatorsko, to znaczy, robiłeś to za darmo, czy, czy jednak zarabiałeś? Powiem tak, trochę pół darmo, to były pierwsze takie zlecenia. Powiem tak, prowadziłem z kolegą portal, który mówił o mieszanych sztukach walki. On dochrapał się do drugiej pozycji w Polsce. Udało nam się to zacząć monetyzować, sprzedawać reklamy. W ogóle uczyłem się sprzedaży de facto, uczyłem się występować przed kamerą, uczyłem się pisać, bardzo dużo newsów pisałem. W pewnym momencie przeszedłem, tam mieliśmy jakieś spięcia, że tak powiem, niedogadania. Dostałem propozycję po jakimś czasie z takiego największego portalu w tej branży, a wtedy już zacząłem tym marketingiem się zajmować, więc to był taki już totalnie dodatek. Miły dodatek, lubiłem to, wywiady tam z tymi gwiazdami, MMA bardzo sobie ceniłem, a w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że. Okej, okay, fajnie, ale ile razy można ludzi w ciągu życia pytać o to, jakich ich obóz przygotowawczy, jak taktyka na walkę? I ci ludzie nie są też specjalnie rozmowni, Aha. więc jakby są tam, jest naprawdę paru konkretnych bystrzałów, ale umówmy się, no jakby średnia tego, o czym można porozmawiać, no to jest takie, no jak ci się trenowało, świetnie, mhm. ekstra. E, więc de facto też porzuciłem stopniowo to, to zajęcie. A jak to się stało, bo to jest ciekawy wątek, jak portal. Takiej dziedzinie wydawać by się mogło bardzo nośnej, medialnej i, i chyba konkurencyjnej. Portal stworzony przez dwóch żółtodziobów, bo rozumiem, że, że twój kolega tak, to pewnie byliśmy. też nie był jakiś doświadczony dziennikarz z wieloletnim stażem. Więc jak to się stało, że wy tak, tak dobrze rozwinęliście ten portal? Co wam pomogło? Więc zatem budowałem zalążki tej wiedzy też marketingowej przede wszystkim. Czyli bardzo wcześnie weszliśmy na Facebooka chociażby, kiedy te strony rosły po prostu jak na drożdżach wśród fanów. Wśród, sport bardzo nośny temat, bardzo dobrze klikający się, więc to się rozchodziło bardzo dobrze. Pamiętam, że jeżeli wstrzeliliśmy się w trendujące tematy na YouTubie na przykład, to miałem wywiady, które miały po 500 tysięcy wyświetleń na przykład, wow. tak? więc jakby dzisiaj te rzeczy się monetyzuje naprawdę w konkretny sposób. E, wtedy zresztą też to się udawało, aczkolwiek to były zupełnie inne realia, bo to już było, co mnie by mówić, 7 czy 8 lat temu. I, I tak naprawdę dzięki tej wiedzy marketingowej, pisanie trochę pod CEO, tego się uczył człowiek, tak w taki totalnie no, domowy sposób, że tak powiem, taki po prostu warsztat CEO. Na zasadzie wpisz sobie w Google, a jeszcze nie potrafię rozróżnić dobrych informacji od złych. Jakby taki bardzo chłonny etap w moim jakby życiu, kiedy tych wszystkich rzeczy się uczyłem. Ale bardzo szybko też zauważyłem, że te rady, których się udziela w internecie są bardzo powierzchowne i często po prostu błędne. W sensie ludzie nie wyciągają wniosków, powielają różnego rodzaju mity i bardzo szybko zobaczyłem, że jakby ten kierunek marketingowy to jest taka branża, gdzie... Przecinając się przez cały ten bullshit, może naprawdę sporo osiągnąć, że tak powiem. W sensie wyczułem, że tam jest ta szansa i zacząłem poszukiwać kariery jakby, w, znaczy kariery, bardzo nie by tego słowa w ogóle, ale e, zacząłem poszukiwać po prostu pierwszej pracy stricte w tym zawodzie. Czy było coś takiego na tamtym etapie, co odróżniało cię od twoich na przykład kolegów ze studiów? Mhm. Znaczy, no, na pewno najniższa frekwencja no, podejrzewam wam się na zajęciach to na pewno to jest jedna rzecz, która, która bardzo mnie wyróżniała, ale myślę, że ja miałem taki bardzo dziwny okres, który do tego prowadził. E, to był moment, kiedy trenowałem sporty walki po 7, 8, 9 razy w tygodniu, jeździłem za trenerem dosłownie z zajęć na zajęcia. E, słuchałem sobie całe dnie podcastów, czytałem książki i byłem takim trochę nieużytkiem. W sensie, jakby. Nikt mnie nie rokował, już cała rodzina na mnie. No i powiem, że Krzyżyk postawił mi bardzo w, dobre wsparcie i tak dalej, ale takie, że już widziałem, że są tacy mocno zaniepokojeni, że to są 23 lata, a to nie ma żadnego stałego zajęcia, jakieś dorywcze dziennikarskie zajęcia. Trenuję sobie czyta książki, co, co z tego wyrośnie? Nie? W sensie jakby kompletnie. Taki outsider, tak? No, tak, 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 tak. znajomych też niespecjalnie, że człowiek właśnie no tyle, co się tam poprzytulaliśmy na tej macie, to, to, to tylko tyle. No i to nie zapowiadało się za dobrze. I pamiętam, że dopiero jakby to, to byłem takim jakby pod tym względem, takim trochę wyrzutkiem. I dopiero w moment, kiedy naprawdę zostałem przyciśnięty do ściany, to był moment, kiedy te właśnie te cechy zaczęły mm, wychodzić dopiero, czyli jakby dopiero w takim momencie totalnego dołka, kiedy wrzucili mnie chyba już trzeci raz z tej uczelni, e, kiedy po prostu ledwo mi starczało, że żywiłem się jakimiś herbatnikami, ja przeliczałem kalorie na, na na ten na złotówki, że tak powiem, wiesz, jakby to jest taki mój zawsze zrobi wrażenie, ale to jest, to jest prawdziwy przykład, że. Patrzyłem, że na przykład paczka tych herbatników, tam Petit B czy coś kosztuje złoty 10, a to jest 400 kalorii, więc jadłem praktycznie tylko to, bo to jest smaczne, prawda? E, więc jakby byłem tak już totalnie gdzieś tam zapędzony w jakąś taką norę. Pamiętam, że wtedy też się rozstawałem z dziewczyną, tak dosyć też w takiej atmosferze, że co ty człowieku ogarni się i tak dalej. I te wszystkie rzeczy zsumowane. Ze sobą skłoniły mnie do tego, żeby nagle zrobić jakieś wideo CV, zgłosić do tej branży reklamowej i pierwszy raz pamiętam wysyłałem CV z przekonaniem, że chcę coś robić, że mam szansę, że to się uda. I z pamiętam zamontowałem takie wideo CV, gdzie pokazywałem ile tam newsów napisałem, ile wywiadów e, przeprowadziłem, tam były dosyć znane twarze, też przewijały się, mówiłem że co robiłem na Facebooku, na YouTubie i tak dalej. I właśnie poprzez takie komunikowanie tych poprzednich jakby osiągnięć nagle się okazało, że to osiągnięć sporo jest, tylko jakby nie doceniałem tego w pewnym sensie, że jak sumować te liczby, to często te agencyjne wielkie podmioty, które wkładały wielkie pieniądze w reklamę, nie osiągały nawet zbliżonych liczb do tego, co ja gdzieś tam w domu amatorsko sobie wyklikałem, że tak powiem. No i to myślę, że to był pierwszy taki mocny wyróżnik, czyli jakby jasna komunikacja dotychczasowych sukcesów w taki bardzo liczbowy sposób. Aha. Było X, zrobiłem Y wzrost taki i tym zacząłem jakby grać. I później pamiętam, że na tych początkach kariery zawodowej tak samo walczyłem o kolejne podwyżki. Ja w ciągu półtora, znaczy podwyżki albo awanse, ja w ogóle nie byłem motywowany przez pieniądze. Pamiętam, że przez pierwsze półtora roku ja zrobiłem taki skok z juniora do szefa takiego małego działu, tam 3-4 osobowego, ale to był cały dział social media w firmie. I to osiągałem też właśnie poprzez komunikację Podchodziłem, mówiłem: Dobra, to jest profil Galerii Mokotów. On jest jedenasty w rankingu, są trendera pod kątem aktywności. Jeszcze outsourcujecie reklamy do jakiejś firmy, płacąc za to pieniądze. Dajcie mi to, ja z tego zrobię numerem jeden, ale chciałbym, żebyście wtedy na przykład wpisali mi wyższe stanowisko w stopce. Ale nie obchodzi mnie jakaś podwyżka, mogę nadal zarabiać 3000, jest to dla mnie totalnie okej. Okay. Ja chciałbym po prostu mieć większą decyzyjność, większą odpowiedzialność za te rzeczy, bo po prostu czuję, że chciałbym się tego podjąć. No i wszyscy mówią: Dobra. Niech się wypcha, tak? Słyszałem. Damy mu to, nie uda mu się, wreszcie będziemy mieli go z głowy. A miałem kilka wcześniej już takich podejść, tylko nie chcę po prostu wymieniać wszystkich. Ta galeria Mokotów była takim przełomowym, bo to było na tego takie, takiego szefa działu, że tak powiem. No i pamiętam, że tę galerię Mokotów dwa miesiące zrobiłem na pierwszym miejscu. Chodziłem, robiłem smartfonem zdjęcie jakichś torebek i tak dalej, tego typu rzeczy. Miał tego kompletnie nie mój klimat, Ale udało się to wyciągnąć bardzo wysoko i tym szefem działu zostałem. I myślę, że to była taka cecha charakterystyczna, właśnie po pierwsze, case, case studies, które ogrywałem, a po drugie takie mówienie, co jest następnym krokiem, co muszę osiągnąć, żeby zrobić krok do przodu. Bardzo taki metodyczny plan, że tak powiem. Mm -hmm. e, dobra, to przeskoczmy teraz trochę w czasie do dzisiaj, później będziemy tę lukę zapełniać. Natomiast dzisiaj jesteś założycielem i CEO agencji Social Tigers. Jak dzisiaj wygląda Twój dzień? Co ty robisz w pracy? Wiesz, co, to bardzo, bardzo mocno ewoluowało, bo był taki moment, gdzie, tak jak pewnie większość Twoich słuchaczy, którzy zaczynają z działalnością, że tak powiem, czy są na jakimś e, jeszcze wcześniejszym etapie, e, to, to, to myślę, że wiem to, co ta grupa robi, czyli zajmowałem się dosłownie wszystkim. Ja mam firmę podzieloną na cztery obszary w chwili obecnej. Jest jakby od, od, od takiego pierwszego styku klientem do jakby obsłużenia tego księgowo. Czyli mamy najpierw marketing, potem sprzedaż, potem obsługa klienta i administracja, która to ogarnia. No i można powiedzieć, że zajmowałem się wszystkimi tymi rzeczami. Czyli mhm. najpierw sprzedawałem, potem robiłem tych klientów, e, jakby prowadziłem marketing agencji, jeszcze odpowiadałem za tę papierkową robotę. Dzisiaj, wyjątkowo od niedawna, trzech miesięcy, udało mi się doprowadzić do stanu, w którym każdy z tych obszarów firmy ma taką osobę na stanowisku menedżerskim, która jakby zarządza tym i decyduje w całości. Ja odpowiadam za cele firmowe, które wyznaczamy sobie w skali roku dosyć ambitnie i udaje się je dowozić, więc jakby odpowiadam za to, żeby te ich działania prowadziły nas w tym kierunku. Myślę, że sporo szkole, to jest też wciąż e, jedno z moich takich zajęć którego ciężko się jakby pozbyć, to wprowadzamy nowe osoby na, na doprowadzenia szkoleń, ale wciąż jest to jedno z moich głównych zajęć. I tak naprawdę mamy na przykład do końca roku, nie wiem, 20-25 projektów do zrealizowania i ja w każdym z nich z tymi ludźmi uczestniczę i jakby odbijam z nimi myśli, pomagam im w tym, bo nie wiem, rozliczam to, wyliczam jakieś bardzo dużo się w tabelkach. To jest też jedno stosunkowo nowe, taka rola CFO można powiedzieć, bo tego jakby takiej organizacji, w organizacji takiej osoby nie mamy. Więc myślę, że Połowę mojego czasu teraz siedzę w rachunku zysków i strat, jakimś bilansie firmy, sprawdzam cash flow, liczę marże, tego typu rzeczy. Bardzo ciekawe, bardzo czasochłonne i bardzo trudne tak naprawdę. Tutaj muszę się mocno wspierać jakimiś działaniami doradczych zewnętrznych firm, żeby po prostu robić to od razu profesjonalnie. Nie chciałbym powielać tych błędów, że wiele rzeczy wykuwałem na po prostu kolejnych, kolejnych błędach, tylko chciałbym to od razu zrobić tak, jak powinna to robić duża firma, bo do jeszcze większej firmy aspirujemy. Aha. Ile osób macie w firmie? Mówię o pracownikach i takich mm -hmm. stałych współpracownikach. Wiesz co, na, na stałe pracuje u nas teraz 17 osób. Ostatnio przeliczyłem, wydawało mi się, że mniej, nagle patrzę, kurczę, szybko, <laughs> szybko to urosło. To są osoby na pełnych etatach, umowach o pracę albo jakichś kontraktach B2B, które zarabiają naprawdę dużo, to warto wspomnieć. W sensie, tu nie ma żadnych juniorów, podwykonawców, stażystów. Oprócz tego zatrudniamy na stałe Software House, UX Designera, parę takich stanowisk, że są to stałe współprace, jakieś firmy doradcze, więc tak naprawdę Mogu, mogłoby zamiast tego być jeszcze kilka osób z tych pieniędzy, które tam, że tak powiem, pakujemy, ale jest to dużo bardziej sensowne w chwili obecnej utrzymywać ten skład kilkunastoosobowy, a jakby szlifować, dokręcać śrubki, zanim zrobimy ten kolejny krok. Jest takie powiedzenie, że za każdym razem, jak firma potraja swój rozmiar, to natrafia na jakby kolejną taką dolinę śmierci, tak zwaną, w której się zaczynają problemy. Ja mogę potwierdzić, że. <laughs> Wszystkie największe problemy były właśnie mniej więcej wtedy, kiedy się potrajaliśmy, jak były trzy osoby, było w porządku. Nagle jak się było dziewięć, czyli ten, powiedzmy, mówi się, że jedna osoba może zarządzać max siedmioma efektywnie, totalnie się z tym zgadzam. W momencie, kiedy się pojawiła ósma, dziewiąta, dziesiąta osoba i wszystkie raportowały do mnie, to był moment, kiedy wszystko się rozjechało. No więc jakby chodziłem, robiłem tonę szkoleń, żeby zarobić na te osoby, które mogą zarządzać zespołem no i po dwóch latach takiego zasuwania się udało. Więc ten cały ten dzień, jakby wracając do pierwotnego pytania, cały ten dzień bardzo mocno ewoluował i cały czas się zmienia. Myślę, że niedługo to obowiązki CFO też jakby scyluje. Przekażesz, tak. No i pojawi się nowa przestrzeń do zagospodarowania, ale zawsze jest co robić. No dobra, to teraz y, obiecałem, że będziemy wypełniać ten, ten obszar, ten, ten czas pomiędzy y, początkami, kiedy byłeś freelancerem i pracowałeś w agencji, a twoim. Stanem obecnym. I pierwsza rzecz, jaka mi się nasuwa jest taka, freelancer to jest indywidualista. To jest człowiek tak, jak mówiłeś, chodziłeś, robiłeś zdjęcia torebek w galerii Mkotów, albo przygotowywałeś jakieś plany i realizowałeś. To, to była twoja robota tak naprawdę. Budowanie zespołu to jest dzielenie się tą robotą z innymi. I nawet jak mówisz o tym, co robisz dzisiaj, to znaczy te obowiązki CFO, wszystkie tam badanie sytuacji finansowej i analizy tego wszystkiego, jakieś plany strategiczne, to, to też jest bardzo dużo rzeczy, które dzieją się w Twojej głowie. Ty możesz je dyskutować z innymi, ale to są Twoje decyzje. Zastanawiam się nad, nad początkami budowania zespołu. Jak taki indywidualista bez doświadczenia w budowaniu zespołu poradził sobie w w wyszukaniu odpowiednich osób i dzieleniu się z nimi obowiązkami. No, mogę powiedzieć, że bardzo źle sobie poradziłem. To jest jakby pierwsza rzecz, bo okej, okay, my rośniemy myślę ponad średnio w całej historii firmy ponad 200% rocznie, teraz jakoś rekordowo 250 myślę spokojnie zrobimy w tym roku, mimo tego, że skala już jest, no jest tam co najmniej kilkumilionowe przychody jakby total, więc jest trudniej jest osiągnąć ten dobry wzrost, a się udaje, ale muszę powiedzieć, że no, to myślę, że rekrutacja, dobieranie odpowiednich osób, przyciąganie ich z rynku pracy, to było coś, z czym myślę, radziliśmy sobie do 2019 roku najgorzej. W sensie miałem szereg Totalnie nietrafionych rekrutacji, ludzi, którzy totalnie lekceważyli swoje obowiązki w taki już naprawdę najgorszy możliwy sposób, włącznie z jakimiś kradzieżami w ogóle naj, 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 najczarniejsze historie. No, w ogóle nie chcę do tego wracać myślami, bo po prostu mi się niedobrze nie od razu robi. I pamiętam, że po pierwsze te rekrutacje były robione na tyle źle, że nie udało się tych ludzi jakby prze, przefiltrować pod tym kątem. Oni dostawali bardzo dużo, godzinny dzień pracy, naprawdę niezłe wynagrodzenie, jak na tamte też czasy. Teraz to się zmieniło, te wynagrodzenia, teraz ludzie zarabiają dużo więcej. Jakby na tamte czasy i na tamtą sytuację firmy no i tak były wysokie. A tak naprawdę nic nie wymagałem od nich w zamian, nie byłem skuteczny jakby w egzekwowaniu jakichś konsekwencji i tak dalej. I to strasznie rozjeżdżało wszystko. W sensie było wiele, pierwsze dwa lata, pierwsze dwa i pół roku, może nawet trzy. Bardzo często moje obowiązki polegały na przede wszystkim łataniu dziur, które ktoś zrobił, gaszeniu pożarów. Dopiero 2019 rok to jest czas, kiedy nie gaszę pożarów. Jeżeli już są jakieś pożary, to gasi je ktoś inny. A myślę, że od pół roku ja nie pamiętam, żeby ktoś czegoś, nie wiem, nie dowiózł, żeby był jakiś nieterminowy, niepunktualny, niesolidny, robił rzeczy, które nie mają jakości. To jest w ogóle dramatyczna zmiana. Ja czuję gigantyczną ulgę. Ale te początki były pod tym względem bardzo trudne. Więc jak to robiłem? No robiłem to bardzo źle przede wszystkim odpowiadając. No ale mimo, że robiłeś to bardzo źle, to się udało, więc mm -hmm. co takiego się wydarzyło po drodze, że mimo tych początkowych problemów jednak wyszło to na prostą? No jest jedna taka zasada, która bardzo mocno mi weszła w krew. Pierwsza to jest rekrutuj wolniej, a druga to zwalniaj szybciej. I to jest, to jest najlepsza porada. W sensie top jeden wszystkich porad, jakie można uzyskać. My, jako początkujący przedsiębiorcy, zwłaszcza mówię o swoim stanie kilka lat temu, gdzie w ogóle nie definiowałem siebie jako przedsiębiorcy, tylko jako osoba, która coś tam sobie robi marketingowo, mamy ten błąd, że dajemy ludziom w nieskończoność szansę, że chcemy być po prostu często robimy biznes tak, żeby nie pomyślał sobie, ktoś o nas czegoś złego, żeby na pewno dać komuś wszystkie możliwe szanse. Podczas kiedy się spojrzę na tak trzeźwym, chłodnym jakby osądem, to ta druga osoba nie odzajemnia tego często. I teraz, dlaczego ty masz marnować swoje życie, które jest ograniczone? Mamy ograniczoną liczbę dni na, na tej planecie, żeby de facto czynić czyjeś życie lepsze, kiedy ktoś ci de facto robi pod górkę. Więc, jakby ja parę sytuacji, jakby już teraz, jakby nawet nie mam pretekstu, nie mam nawet na celu że tak powiem, nikogo, bo naprawdę wszystko wygląda bardzo fajnie. No ale właśnie zeszły rok to był moment, kiedy po prostu w pewnym momencie pogodziłem się z wysoką rotacją w zespole. Jakby udało się doprowadzić do wymiany tego zespołu, tych osób, które psuły kulturę organizacyjną. No i dzisiaj ta kultura org organizacyjna po prostu rozkwita, w sensie to jest nie do porównania. Jakby zerknąć rok temu wstecz i to, jaka jest atmosfera dzisiaj w firmie, gdzie się przychodzi, wszyscy są punktualnie, są zaangażowani, dowożą terminy. To jest w ogóle zupełnie inna rzeczywistość i bardzo pilnuje tego, żeby to utrzymywać. Na przykład poprzez różnego rodzaju właśnie. Jak jeszcze to budować i utrzymywać? Na pewno bardzo ważne jest, jakby bezpośredni kontakt z tymi ludźmi, zbieranie feedbacku. Ja coraz częściej rozmawiam z tymi ludźmi, staram się wygospodarować na to czas, żeby zebrać ten feedback, czasem w postaci jakiejś ankiety, czasem w postaci jakiegoś wyjścia wspólnego na obiad, czasem w postaci jakiegoś sformalizowanego spotkania, jakieś imprezy przy alkoholu po, 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 po godzinach. I to wszystko pozwala mi zbierać dane, że tak powiem, z frontu. I obserwować i dzisiaj naprawdę, no nie chcę się powtarzać, ale jest to dla mnie tak, tak duży jakby sukces, że, że naprawdę jestem z tego bardzo dumny, że udało się z tego wyjść i stworzyć po prostu organizację bardzo zaangażowanych, fajnych osób. No ale czekaj, bo mówisz z jednej strony tak, nie można ludziom dawać w nieskończoność szans, mhm. a z drugiej strony mówisz, yy, Rozmawiam z tymi ludźmi, pytam o ich potrzeby, pytam o ich poglądy i tak dalej. A więc to wygląda jak to samo. To znaczy, wiesz, no tak, tylko może bardziej chodzi mi o taką tolerancję, że jakby warto wyznaczyć sobie pewną granicę, czyli jakby jeżeli zrobiłeś coś źle, raz, drugi, trzeci. I ktoś nie wykazuje chęci poprawy, to nie ma co szukać. Nagle przychodzi dobra. Ktoś już pokazał, że nie chce, tak? a ty szukasz kolejnego rzeczy, ale no nie, jednak musisz zrobić coś jeszcze gorszego. Nie, tu warto się pożegnać. Jeżeli to jest problematyczne, jeżeli ktoś nie jest w stanie dostosować się do reguł, które są naprawdę bardzo łagodne i fajne, więc tym bardziej powinien się do nich dostosować, no to trzeba się po prostu pożegnać. I myślę, że to jest, to jest bardzo dobre, bo. Też pokazuje, jaki jest, jakby, jaka jest właśnie ta kultura organizacyjna. Jeżeli wszyscy dowożą deadline, to niedowożenie deadline'ów jest jakby czymś jakby oryginalnym, zwraca uwagę. Ta osoba mówi: Kurczę, jestem jedyną czarną owcą. A w momencie, kiedy twój przełożony, na przykład ja, gdybym ja się regularnie spóźniał do pracy, co mi się zdarza bardzo rzadko, staram się być zawsze na czas albo nawet przed czasem, no to dlaczego ja mam wymagać od kogoś innego, żeby przechodził na czas do pracy? I, i to. W ramach całej organizacji, jeśli wszyscy przychodzą na czas, to nagle okazuje się, że jakaś taka kultura dyscypliny powstaje, nie takiej dyscypliny po prostu faszystowskiej z batem, że tak powiem, tylko po prostu kultura, my jesteśmy firmą, która przychodzi na czas i tyle. Mhm. I to można powiedzieć na każdy obszar, obszar wymiany wiedzy w organizacji, obszar jakby pewnych działań, budowania relacji z klientami, jeżeli widzimy, że ktoś miło rozmawia z klientem, i jak kończy rozmowę, to nie mówił o klient debil, źle coś zrobił, nie my, myśl, tylko nie ma przyzwolenia na to i jakby budujemy te relacje. Nagle się okazuje, że wszyscy chcą budować relacje z klientami. Rotacja klientów spadła w zasadzie do zera w chwili obecnej dzięki temu, a to była kolejna rzecz, którą wzięliśmy na celownik. W sensie po prostu nie ma złego mówienia o klientach, co w każdej agencji się dzieje. No pracowałem wcześniej, czasem jakby zawsze się zakłada że ten klient to nic nie wie, jest najgłupszy, ale on często ma jakieś potrzeby, że tak powiem, które. Trzeba uwzględnić, zastanowić się, jak ja mogę pomóc w tej realizacji. Nie zawsze musimy się zgadzać, ale to nie znaczy, że ktoś jest złym człowiekiem i można na niego źle mówić, na przykład. Rozumiem, że taka zmiana kultury w bardzo dużej mierze wynika z tego, że rekrutuje się właściwe osoby. Powiedziałeś, na początku rekrutowałem źle, później nauczyłem się, żeby zatrudniać powoli. Co to znaczy zatrudniać powoli? Jak wygląda ten proces rekrutacyjny u Ciebie? Jeszcze paradoksalnie ostatnich kilka bardzo udanych rekrutacji było szybkich, bo to, to jest akurat trochę niekonsekwentne, ale to jakby mówię też otwarcie, żeby, żeby ktoś nie wyciągnął tutaj błędnych też wniosków, że kiedyś zdarzało mi się rekrutować wbrew intuicji na przykład i naczytałem się książek, wiedziałem, że problem jest z rekrutacją, książek o rekrutacji. No i efekt był taki, że stworzyłem jakiś proces, zadawałem jakieś sformalizowane pytania, oceniałem każde temat od jednego do pięciu, żeby być w miarę obiektywnym. No i później mi wychodziło, że powinienem kogoś zatrudnić, ale kompletnie tego nie czułem. Ale robiłem to w taki sztuczny sposób, jakby wkładając sobie do głowy, że tak powinno być, tak się powinno robić. Ostatnich kilka rekrutacji robiłem w bardzo dużej mierze oparte na intuicji. Czyli na przykład przyszła do mnie, nie wiem, Dorota od nas na szkolenie. Mówię, kurczę, fajna dziewczyna, zadaj fajne pytania. Po, po szkoleniu została, pogadaliśmy na jakieś rzeczy, mówię, ma dużą wiedzę. Widzę, że dopiero to rzuciła pracę w agencji i prawdopodobnie jakieś takie ciągło te freelancerskie ma, ale mówię, ale spróbuję. Myślę, że fajna. Akurat mamy teraz, myśleliśmy o tworzeniu rekrutacji. Przyszła na rozmowę, bardzo dobrze odpowiedziała na wszystkie pytania, nie było żadnej, jakby na poziomie intuicji czułem i na poziomie tych też odpowiedzi oczywiście, że to jest właściwa osoba na, na właściwym miejscu. Wprowadziliśmy ją do zespołu, powyprostowała po tych jeszcze dawnych czasach, że tak powiem, kilka rzeczy, które wymagały tego naprostowania w perfekcyjny sposób, super. I tak kilka osób, ostatnio mieliśmy naprawdę parę rekrutacji, gdzie to taki flow z osobą, jak, jakby siedzisz naprzeciwko i widzisz, że okej, okay, odpowiada dobrze, ale coś tu nie gra, tak? Warto tego osób, moim zdaniem posłuchać, bo to wrażenie nie zniknie. Może to jest błąd poznawczy, może to jest coś, co się dzieje w naszych głowach, czasem zmieniamy te przekonania, ale bardzo często miałem tak, że zatrudniałem kogoś, kto, nie wiem, trzy miesiące wcześniej dobrze wypadł na jakieś rozmowy, ale wrócił po trzech miesiącach, że jest zainteresowany, wiesz, przychodzi na rozmowę, pokłada się po prostu po stole, stęka coś tam, I Myślę sobie kurczę, coś dziwnego się stało z tą osobą, ale nie, przecież jest fajna, dobrze odpowiedziała na pytania trzy miesiące temu, weźmiał, i potem się okazuje, że ta osoba. Praktycznie zrujnowała jakiekolwiek atmosferę w firmie na trzy, na trzy miesiące, co najmniej, bo po prostu przychodziła na każdy status. I mamy taki, na początku, zaczynamy tydzień do jakiegoś takiego good newsa, że tak powiem, i ktoś mówi, że był z dziećmi na wypadzie, jakimś ktoś mówi coś innego, I, a to siedzi i po prostu stęka i mówi, jak ma ciężkie życie, i wszystko jest beznadziejne, i tak dalej, gdzie de facto nic wielkiego nie robiła też w tej firmie, więc jakby ta intuicja jest bardzo, bardzo ważna. A bardzo teraz e, eksperymentalnie zrobiliśmy dni próbne pierwszy raz, w sensie rekrutując do naszego działu marketingu agencyjnego, że tak powiem, który też rozwija nasz taki produkt, ba, baza wiedzy, jakby gdzie, gdzie, gdzie umieszczamy różnego rodzaju artykuły, kursy i tak dalej, to zdecydowaliśmy się oprócz zadania rekrutacyjnego i rozmowy jeszcze zrobiliśmy dzień próbny. I teraz po tych trzech jakby etapach, jeżeli ta osoba dobrze przeszła przez trzy etapy, Mamy pewność, że jakby jest, to, jest duże prawdopodobieństwo, że ta osoba będzie dowozić też w przyszłości i fajnie się zaprezentuje. I ma też taki drive, bo jak ktoś się spóźnia na rozmowę, spóźnia z, rozmowy, z, z zadaniem rekrutacyjnym mm, i jakby robi to przeciętnie, to dlaczego, jeżeli na tym etapie nie wykazuje tego, dlaczego jakimś cudem miałaby nagle to wykazywać później? Aha. Rada zatrudnia jak powoli, ona się często powtarza, ale z praktyki przedsiębiorcy sam wiem, że często jest tak potrzebuję osoby na już, bo robota pali się w rękach, bo jest jakiś duży klient, którego nie ma kto obsłużyć, więc no, jestem trochę pod, pod ścianą i, i biorę, kogo popadnie. Jak się uchronić przed takimi sytuacjami? To znaczy, jak to zrobić, żeby mieć ten komfort zatrudniania powoli? Wiesz co, no niestety, jako, mi się wydaje, że trzeba popełnić swoje błędy. Czyli jakby ja dopiero po czterech i pół roku prowadzenia firmy uczę się prognozowania potrzeb z wyprzedzeniem. Hmm. Czyli jakby w większej firmie, tak jak dzisiaj mam, mógłbym odpowiedzieć z kolei z tej perspektywy, bo wcześniej po prostu popełniałem błędy. E, ja wiem, że skoro średnią konwersję spadających zapytań mamy tam powiedzmy, nie wiem, x%, tych zapytań jest ileś, to wiem, że zaraz będę miał tylu klientów do obsłużenia, więc będę patr patrzył na, mam bardzo fajnie rozłożony projekt w Asanie, w którym widzę po prostu kto, ile, czego robi. Ja widzę, OK, zaraz nam się skończy miejsce. Potrzebujemy kogoś do marketingu B2B. Na przykład wpadło dużo zapytań B2B i ogłaszamy rekrutację, zanim te rzeczy wejdą. Mhm. no Bo najwyżej w najczarniejszym scenariuszu, czy nigdy się jeszcze nie zdarzyło, zawsze możemy na etapie nie zaprosić ludzi na rozmowy, bo jeszcze te rzeczy nie weszły. Albo zaprosić ich z opóźnieniem na rozmowy, może nadal będą zainteresowani. Więc tak temu dzisiaj przeciwdziałam i to działa. Na no wcześniej niestety, no ja bym się podratował usługami jakiegoś podwykonawcy, nie wpuszczał do organizacji kogoś, albo zrobił umowę na czas określony po prostu, czyli pracujemy razem dwa miesiące i zobaczmy czy dalej, że można było się potencjalnie od takiego, takiej niepewnej rekrutacji łatwo uwolnić, że tak powiem. No, kiedyś z założenia, po prostu rozpościerałem po prostu dywan z kwiatami przed każdym i to nie jest dobry dobre. <laughs> <śpiewanie. śmiech> Okej, okay. druga rada, czyli zwalniaj szybko, ona też wiesz, wie, wiele osób o tym mówi, ale znowu, życie jest trochę bardziej skomplikowane i zwykle jest tak. Um, przynajmniej z mojego doświadczenia, że jeżeli jest ktoś, kto nawala, to on zawsze ma jakiś powód. Mhm. Albo ma, nie wiem ciężko chore dziecko albo ma jakąś trudną sytuację rodzinną albo coś się dzieje takiego co na poziomie wiesz czysto biznesowego punktu widzenia to jest twoja prywatna sprawa stary radź sobie z tym mhm. ale na poziomie takim ludzkim wiesz że zwalniając osobę w tej sytuacji jesteś po prostu zimnym sukinsynem i, tak. i wiesz jak Przecież sobie z tym radzić Powiem się, że ja nigdy się jeszcze nie spotkałem, żeby te osoby, które nie dowoziły, miały jakieś wielkie problemy, wiesz, tego rodzaju. Gdyby taka sytuacja była, moim zdaniem to zmienia kompletnie perspektywę. Warto tej osobie jasno określić te wymagania, może je zmniejszyć, ale wciąż je egzekwować. Zmniejszyć wymaganie, że jeżeli tego nie dowiesz, to się roze rozejdziemy i zrobić to konsekwentnie. Mhm. W momencie, kiedy, był, kiedy byłem niekonsekwentny w szafowaniu różnego rodzaju groźbami, straciłem myślę bardzo dużo autorytetu. Dzisiaj. Jakby nie mam wątpliwości, że jeżeli określam jakiś plan, tak zwany plan naprawczy, powiedzmy, że potrzebujemy od ciebie tego i tego standardu. Jeżeli ktoś tego po trzech miesiącach na przykład nie dowiezie, to nie ma kolejnej szansy, bo to jest jakby to jest strata czasu, to jest strata uwagi. Przez trzy miesiące myślisz tylko o tym, gdzie pomyśleć, co możesz zrobić przez trzy miesiące, gdyby myśleć o czymś, co jest nie kosztem alternatywnym, że tak powiem, tylko realnym, jakby wzrostem firmy. Więc myślę, że to jest to jest najważniejsze. I, i, I jakby wiem, że rozmowy zwalniające swoją drogą, to jest naj, najtrudniejsza rzecz, jaka istnieje. W sensie, Zwłaszcza na początku, jak człowiek nie ma doświadczenia. dokładnie, to jest to celna uwaga. Pamiętam, że ostatnie jakaś jedna czy dwie, myślę, że już tak nie. stresowałem się i tak, i tak to przeciągałem i tak dalej, ale to były trzy dni przeciągania, a nie trzy lata, czy trzy miesiące. E, i, Pewnie warto, po prostu ja myślę, że taka, taka naprawdę, bo jeżeli ktoś tego słucha i zatrudnia kogoś, kogo nie jest przekonany, just do it, że tak powiem. Po prostu jest tyle okazji, nie, nie przejmujcie się tą osobą w nieskończoność, że tak powiem, po prostu zróbcie to. To jest gigantyczna ulga, gigantyczna ulga dla wszystkich firm. Już nie już pali ich o tę naszą egoistyczną perspektywę. Wszyscy w firmie widzą, że ktoś nie dowozi, wszyscy w firmie widzą, że to jest problem i jakby no, powstaje taka dziwna, niefajna, napięta atmosfera nie ja pamiętam, że po jednym, dwóch zwolnieniach przychodzili do mnie ludzie z zespołem no słuchaj, nie chciałem nic mówić. Ja mówię: no, Akurat to szkoda, że nie chciałeś nic mówić. Fajnie, że nie mamy kultury donosicielstwa, ale jednak pewne problemy warto gdzieś tam akcentować, bo wpływają na wyniki nas wszystkich, ale że to była świetna decyzja. że to jest gigantyczna ulga po prostu dla całego zespołu. Więc też nie ma się co szczypać i zakładać, że właśnie tych wszystkich takich etycznych scenariuszy, w których to ja jestem zły, bo, bo kogoś zwalniam, czy coś to jest, tylko, to jest tylko zwolnienie na bezrobocie jest praktycznie zerowe. Jeżeli ktoś dostał się do twojej czy mojej firmy, no to prawdopodobnie znajdzie bez problemu pracę gdziekolwiek indziej. Aczkolwiek potem ludzie dzwonią po referencję, i też nauczyłem się samemu dzwonić po referencję. Bardzo fajna wskazówka. I też e, udzielać szczerych referencji, w sensie, jeżeli ktoś do mnie dzwoni. No, jeżeli miałem kogoś, kto mi na przykład kradł, no to <laughs> ktoś, no, ja nie mówię, że kradł, bo to jest jakby już przegięcie. Nie chcę komuś tak psudzieć rysu, może się naprawię. No, mówię, no słuchaj, no mówiąc szczerze, ja wspominam tę współpracę tragicznie. Na pewno mogła zajść jakaś zmiana, ale to jest moja opinia. No więc to, i to działa oczywiście w dwie strony. Pewnie osoby, które czuły się jakoś niesprawiedliwie potraktowane, czy coś tam gdzieś tam chodzą, ale myślę, że, że dzisiaj to się samo, samo broni. W sensie wystarczy, myślę, że z kimkolwiek dzisiaj nie porozmawiać w zespole, to, to bardzo fajny gdzieś tam etap tego rozwoju. Mhm. A jeżeli widzisz, że ktoś nie dowozi, to dajesz, nie wiem, jedną szansę naprawy? Jak to wygląda? to zazwyczaj więcej niż to jest potrzebne, w sensie, ale nie mam tutaj jakiegoś systemu. W ogóle te rzeczy hr w którym kierunku tak naprawdę trochę skręciliśmy, to nie jest jakby, to jest wciąż oparte. Nie mamy działu HR, nie mamy wypracowanych procesów na to. Na większości mamy świetny proces sprzedaży, świetny proces obsługi klienta, który jeszcze teraz do końca roku fajnie będziemy szlifować w ogóle, e, bardzo rozbudowany marketing. A te HR-owe rzeczy są w dużej mierze intuicyjne. Czuję, że to wciąż jest jakaś słabsza strona, mimo tego, że udało się dojść do bardzo fajnego etapu. Więc tutaj nie czuję się jakby kompetentny, żeby udzielać jakiejś, wiesz, rad tego typu. Dobra, skupiliśmy się rzeczywiście na rzeczach hr -owych. a jakie były takie, powiedziałeś o tych trzech, dziewięciu pracownikach, o, o takich, powiedzmy, etapach rozwoju firmy i związanych z nimi kryzysach. Um, jakie były kamienie milowe w rozwoju twojej firmy? Mhm. Myślę, że samo założenie, nawiązanie współpracy z organizacją UFC, tą największą sportów walki na świecie. To był jakiś kontrakt z zagranicy, który do mnie wpadł. Nie powiem, że trochę szczęśliwie, bo ja czekałem długo w kolejce po jakiś angaż z tej strony, ale wszyscy moi koledzy już dostali te jakieś tacy z tego dziennikarstwa sportowego. Jeden tam do KSW poszedł, drugi do jakiejś innej organizacji, trzeci do jakieś Polsatu sport. A ja byłem po prostu ostatni, najmłodszy w kolejce, ale no, warto było poczekać, bo, bo potem okazało się, że dostałem zlecenie za, za funtę z biura UFC w Londynie. Bardzo fajna praca, która pokazała mi, jak to może wyglądać, jeżeli mamy siedem osób w Digital Teamie do jednej gali MMA, która się jakby odbywa. Więc to mnie dużo nauczyło i dał mi taki fajny taki boost, że tak powiem po angielsku, energetyczny i myślę, że kwestie związane z wprowadzeniem nowego systemu wynagradzania, czyli takiego stricte powiązania z, z obsługiwanymi klientami i to nie jakieś tam 8% czy 5% czy 3% od odprowadzonego projektu, tylko 30%, to są naprawdę duże kwoty, ale one powodują, że osobom zależy na to, żeby, na tym, żeby realizować te projekty. Więc to jest drugi taki bardzo ważny moment. No i myślę, że wprowadzenie tej kadry menedżerskiej, tych czterech osób, które biorą na siebie całość działań firmy, to też pozwala mi wejść na ten nerwę, jakby rzeczywiście przedsiębiorcy, a nie menadżera. Jest ta świetna książka, mit przedsiębiorczości, bardzo prosta historyjka de facto i tam są te trzy etapy, już nie powinno jak one się nazywały, jakiś specjalista, menadżer i przedsiębiorca, czy coś takiego. Aha. No to ja teraz czuję, że jestem rzeczywiście wreszcie na etapie przedsiębiorcy, a nie menadżera czy specjalisty. To jest w ogóle piękna książka, jeżeli ktoś nie czytał, to, to jest powiedziane, dlaczego, jeżeli lubisz piec bułeczki, to może lepiej jest jednak nadal piec bułeczki, a nie myśleć o tworzeniu własnej piekarni. W ogóle uważam otworzenie firmy za, to jest tak fetyszyzowane dzisiaj w kulturze, jakby, że przedsiębiorcy są najfajniejsi, w ogóle, wiesz, biznes ekstra, guzik prawda, to jest wycieńczające, masakrycznie ciężkie zadanie, po prostu pożerające od rana do nocy. Ja wiem, że ludzie, którzy robią to 10-20 lat, osiągając często ponadprzeciętne rezultaty, ale większość osób tam nie dociera, większość osób kończy z jakimiś długami, z depresją, z jakimiś tego typu rzeczami. Warto myśleć od czasu do czasu o tym przypomnieć, czy po prostu nie, 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 nie zachwycać się tą przedsiębiorczością tak refleksji. Tak, znaczy, no, z jednej strony coraz więcej osób po prostu jest freelancerami, czy prowadzi, jest samozatrudnionych, i, i to jest trochę wymóg rynku pracy, żeby ci ludzie byli elastyczni, byli do jednego projektu w tej firmie, do innego projektu w drugiej firmie. Druga sprawa, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, patrzyłem w takie dane PARP-u. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat przeżywalności firm. I różne liczby się podaje. No Ja wiem, ja, bo to sprawdziłem. Ile firm w Polsce przeżywa 5 lat? 28%. Co to oznacza? To oznacza, że bardziej się opłaca pójść do kasyna i postawić na czerwone, bo szansa jest większa, że wygrasz, mhm. niż zakładać firmę i nie zmarnujesz 5 lat. No ale faktycznie. Mhm. Jest, jest coś takiego w prowadzeniu firmy, co, co wkręca i, i tutaj nie, nie każdy oczywiście musi być przedsiębiorcą, można być pracownikiem i odnajdywać się w tym świetnie. E, powiedziałeś o tych trzech elementach, czyli z jednej strony duży klient, z drugiej strony model wynagrodzeń, z trzeciej strony kadra menedżerska i chciałbym do nich po kolei nawiązać. E, duży klient, powiedziałeś też... Moi koledzy już dostali jakieś fajne zlecenia, a ja jeszcze nie byłem ostatni w kolejce. No ale to nie jest tak, że klienci patrzą: O, ten jeszcze nie dostał, to jemu damy. E, jak to się stało, że tego klienta zdobyłeś? E, wiesz co, to była historia związana z tym, że właśnie. Prowadziłem te działania jeszcze w, dziennik, w świecie dziennikarstwa sportowego i już byłem w branży marketingowej, już dosyć sporo. To mi się udało tą galerię to wypromować i tak dalej. Takie miałem swoje pierwsze case'y. No i tak trochę z takim zawodem patrzyłem rzeczywiście, że no po kolei jakby te osoby, które były najbardziej na świeczniku jako dziennikarze sportowi, były przejmowane przez te firmy, które były w stanie im zapłacić regularną pensję, a nie dorabiać od, od wywiadu czy od napisanego newsa czy coś, co nie były takie wielkie pieniądze. I mm, pewnego dnia okazało się, że. Mój kolega, właśnie Tomek Nowosielski, który mieszkał we Francji, nie mógł przyjąć zlecenia z UFC. Był na gali UFC, powiedzieli, że jest bardzo fajnym gościem. I chcieli go zatrudnić. On miał dobrą, dobrze płatną pracę gdzieś tam we Francji i powiedział, że on nie może tym, tego podjąć. I oni mówią To czy możesz kogoś polecić? No jakby biorąc pod uwagę, nie wiem, czy byłbym pierwszy na jego liście, bo oczywiście nigdy tego nie pytałem o to, bardzo miło, bo polecił rzeczywiście mnie. No i tam odbyłem jakąś rozmowę rekrutacyjną, zrobiłem jakieś zadanie rekrutacyjne i tak dalej. Udało się to pozytywnie przejść. I... A jak wyglądało takie zadanie rekrutacyjne? Już to, to były głównie rzeczy sprawdzające komunikatywność, jakby w dwóch językach. tak? Czyli jakby, czy po pierwsze czuję ten sport, po drugie, czy, czy jestem w stanie jakby jakby perfekcyjnie wyrażać się w języku polskim, w języku angielskim, już tu bardziej chodziło o komunikatywność. No bo miałem być częścią międzynarodowego teamu, jakby to było to było głównie tego. To nie była jakby to była juniorska praca wciąż. Ale musiałeś się dogadać po Ta, prostu z resztą a, Więc jakby to nie były jakieś turbo skomplikowane rzeczy, ale na samej rozmowie pamiętam, że byłem pytany o różne rzeczy i, i jakby, e, nie pamiętam nawet jej dokładniej przebiegu, ale było to dość mocno stresujące. Pamiętam, że ten moment, kiedy ja nie znoszę rozmawiać przez telefon, czy przez Skype'a, to w ogóle. Ja to mam rozmawiać z Kim z UK, kto będzie mnie sprawdzał z pracy, marzeń, po prostu du duży stres, ale pamiętam, że już po tej rozmowie wiedziałem, że, jakby, że jesteśmy na najlepszej drodze do tego i tam dostałem jakieś próbne teksty do zrobienia czegoś z nimi. I później rzeczywiście tym się zajmowałem, czyli przygotowałem część komunikatów, które promowały Gale w Polsce, w, w sensie w Krakowie, Dublinie, Glasgow i Berlinie. Mhm. I na tym się ta współpraca skończyła, no bo nie mogłem wejść głębiej do tej organizacji, bo już firma mi się zaczynała rozwijać, więc, więc jakby trzeba było to uciąć. Mhm. Ale pracowałem z wieloma innymi organizacjami, mam później. Okej. Okay. Um, czy z twojego punktu widzenia, co zadecydowało, że oni wybrali ciebie, a nie innych? Miałeś taki feedback? Czy czujesz, dlaczego tak się mogło zdarzyć? Myślę, że było w tej chwili jakby spojrzeć na Polskę w tamtym momencie i zapytać, kto ma doświadczenie jakby dziennikarsko-sportowe, że tak powiem, i w dziennikarstwie sportowym i mm, doświadczenie marketingowe. Myślę, że takich osób było, nie wiem, może pięć, z czego... Takiej, która była, była jakkolwiek nazwijmy to rozpoznawalna, no bo jednak te wywiady oglądało kilkaset tysięcy osób. Tam pamiętam do takim forum ogłosili, że moje przejście do tej redakcji było wydarzeniem roku w polskim MMA czy coś takiego. To było niesamowicie miłe, że tak powiem, z punktu widzenia tej społeczności MMA, że wybrali te za ważniejsze niż pierwszą USi w Polsce, co było totalnie przesadzone i śmieszne. Ale, miłe. Ale bardzo miłe i tak. świadczyło o tym, że jednak gdzieś tam ludzie, gdzieś tam coś kibicowali, śledzili. i po prostu myślę, że to, to było dosyć istotne. Miałem bardzo duże czucie tego rynku, i tak naprawdę, jako jedna z niewielu osób, a jedyna chyba polecona, z tej, z tej puli, którą brali pod uwagę, łączyłem rzeczywiście te dwa światy, że wiedziałem, jakie są realia marketingu, a nie tylko jak napisać newsa sportowego na przykład. Mm -hmm. Znałem tę mechanikę, jakby w, w samą Facebooka i innych kanałów social media, w których się promowali. Okej, okay, no, czyli się też potwierdza e, taka opinia czasem powtarzana, że dobrze łączyć dwie branże, bo o ile jest dużo specjalistów w jednej, i dużo w drugiej, to niewiele jest osób, które mają tę część wspólną i, i to faktycznie. To jest rzeczywiście bardzo dobry klucz i wielu naszych klientów, takich pamiętam z początków, jakby współpracy, kiedy pracowałem. Jeszcze z mniejszymi firmami. Właśnie największe casey takie case studies, które, w których osiągaliśmy bardzo dobre rezultaty, to były właśnie nisze. Czyli ktoś był dietetykiem, który się zajmował dietą taką i taką, no i robiliśmy z niego najlepszego dietetyka w Polsce w tym zakresie, który sprzedawał najwięcej tych szkoleń, albo wspieraliśmy go w tym i tak dalej. Więc jakby rzeczywiście mogę potwierdzić, że znalezienie tej swojej niszy jest, jest wyjątkowo dobre. My też przeszliśmy w pewnym momencie do takiej, okupowaliśmy się, myślę, że kolejnym kamieniem milowym, o którym w sumie nie wspomniałem. Była w pewnym momencie ograniczenie wszystkich jakichś pobocznych projektów i zatrzymanie się na tej specjalizacji social mediowej. I dopiero kiedy to sprocesowaliśmy i zaczęło to fajnie działać, z powrotem wyjście w kierunku nie wiem, produkcji spotów wideo na przykład, studio graficzne zbudowaliśmy, czy, czy jakieś inne rzeczy, w które wchodzimy, wchodzimy teraz. Mhm. Okej, okay. czyli zawężamy po to, żeby zrobić jakby specjalizację w danej dziedzinie i być najlepszym w tym. Tak. A jak jesteśmy, to możemy poszerzać. I tu od razu wspomnę o, o samym bonusie, który dla słuchaczy przygotowałem. To jest lista, e, lista, tak jakby przykładowa lista procesów w firmie, w których e, jesteśmy w stanie dookreślić, na ile my jesteśmy zaangażowani w ten proces, na ile on jest cykliczny, na ile jakby jest dobrze przygotowany, czy ma swój opis. Jeżeli od początku ludzie będą procesować swoje działania i będą to robić według jednego klucza, Później będzie im dużo łatwiej urosnąć, że tak powiem, i w ogóle nie pogubić się w tym wszystkim i, i nie dać się przytłoczyć przez prowadzenie tej firmy, bo tak jak wspominałem, jest to totalnie ciężka sprawa, zwłaszcza jeżeli mamy jakieś ambitne cele. Jeżeli to nie jest takie, że po godzinach sobie coś zrobię, to co jest totalnie ok, tylko rzeczywiście chcę stworzyć jakąś większą firmę, to im wcześniej zacznie się to robić, tym lepiej. Super, to um, bonus oczywiście będzie na stronie tego odcinka. Zapraszamy i polecamy. Drugi kamień milowy, o którym wspomniałeś, to był ten model wynagrodzeń. Już, już trochę o nim powiedziałeś, ale wiem, że to nie był taki pierwszy strzał. To nie, był, nie było tak, że pewnego dnia się obudziłeś i od razu wiedziałeś, jak to poukładać, tylko to też dochodziłeś do tego metodą prób i błędów. Jakie modele testowałeś i okazały się nietrafione? Wiesz co? Od zawsze mieliśmy. Chciałem. Właśnie głównym celem od samego początku było powiązanie interesu pracowników z interesem firmy. Ja wierzę, że nawet najfajniejsi ludzie czy najmniej fajni nie ma to znaczenia. Jeżeli to jest na takim najbardziej małpim, permitywnym poziomie, że tak powiem, że idziemy na cel jest wspólny, nie tylko dlatego, że wisi na tablicy w firmie, ale dlatego, że go osiągniemy, to ja będę miał z tego więcej, to jest moim zdaniem bardzo ważne. Czyli trochę pracownicy, jako udziałowcy w firmie? W tym sensie tak, tak. No, albo jakby... spółdzielnia, mówiąc no, inaczej. Trochę, trochę tak, trochę takie jeszcze, z... to od początku mi gdzieś towarzyszyło. Nie pamiętam nawet pierwszego systemu wynagrodzeń. Ja pamiętam, że od początku jakoś tymi fakturami się jak tam było nas dwie, trzy osoby. Też przyznam szczerze, że gdzieś tam zapomniałem, jak to wyglądało. W pewnym momencie zrobiłem system zbyt skomplikowany. Też zewnętrznym wsparciem to przygotowałem. On miał kryteria ilościowe i jakościowe, czyli z jednej strony kwestie związane z przychodami, z ilością obsługiwanych klientów. Ogólnie każde z tych czynników był premiowany jakimiś tam drobnymi kwotami, ale one sumarycznie robiły naprawdę dużą różnicę. Na przykład, nie wiem, jedną trzecią, czy, czy nawet jedną drugą pensji można było wyciągnąć, jeżeli wszystko się wymaksowało. Tam była ocena ze strony klienta. E, jakieś tam e, rotacja tych typów publikacji, czy na przykład, że ktoś nie ogranicza się do samych statycznych obrazków, tylko na przykład rotuje to, żeby to było bardziej jakieś kreatywne i oryginalne. Znowu na takim najbardziej prymitywnym poziomie, że nie trzeba było tego pilnować, procesować, tylko jak nie chcesz, to będziesz miał mniej, że tak powiem i tyle. Ale on był po prostu zbyt skomplikowany i był wprowadzony też w bardzo trudnym momencie w firmie. To był ten moment, kiedy właśnie tak no nie mieliśmy tej kultury organizacyjnej na odpowiednim poziomie, no i ten system był za skomplikowany, mimo tego, że wszyscy zarabiali w nim więcej od razu, pamiętam, że ludzie mieli straszny opór przed zmianą, w ogóle to też jakby oddawało pewnego ducha firmy wtedy. Myślę, że, że, że w ogóle zmiana zawsze swoją drogą rodzi ten chwilowy spadek efektywności, a potem dopiero wprowadza na dobry tor, a wtedy już i tak było jakby dosyć mocno źle, więc, więc wprowadzenie tego systemu był też zły timing. No i przy trzeciej takiej głównej próbie, tam jakieś drobne zmiany, to zawsze próbowałem wprowadzać, po prostu ten system jest turbo prosty, jest podstawa, jest 30% prowizji od prowadzonych klientów, jest y, samodzielna odpowiedzialność za klienta, czyli nie mamy tego problemu, co w wielu firmach, że nie wiadomo, kto za co się odpowiada. Jeżeli ty robisz współpracę z firmą X, to niezależnie czy korzystasz z pięciu podwykonawców i trzech osób w zespole czy coś, ty odpowiadasz za to, żeby to było na czas, żeby to było dobrze ocenione i, żeby, i za całą relację z tym klientem. I dzięki temu, no, jakby kontaktując się z taką osobą, mam poczucie też, że jej zależy. Tak? Że to jest osoba, która yy, wielu klientów nie wie, że ten interes jest po, powiązany z, z takim interesem na, na tym poziomie, ale to się sprawdza świetnie. I tutaj trzeba pójść naprawdę mocno, e, oczywiście dałoby się zatrudnić ludzi do nas do firmy połowę taniej i pilnować i stać nad nimi i patrzeć im przez ramię co robią, ja kompletnie nie stosuję jakiejkolwiek jakby kontroli. To też te są tym, koszty taka kontrola. Koszty też psychologiczne przede wszystkim, w sensie jakby brak zaufania nie, też nie kończy się dobrze w żadnym kierunku, więc jakby u nas to wygląda tak, że po prostu udało się doprowadzić tymi ciężkimi momentami do zespołu, który rzeczywiście dowozi i robi te rzeczy fajnie, i wiem, że jakby właśnie poprzez to, że mamy zaufanie, że to zostanie dowiezione, że ktoś sam naprawi swoje własne błędy, to taka sieć mikroprzedsiębiorstw można powiedzieć w pewnym sensie, to nie trzeba tego właśnie kontrolować, pilnować. Jest osoba na stanowisku dyrektorskim, która wspiera te wszystkie osoby, które pracują z klientami w trudnych sytuacjach. Jeżeli jest potrzebna jakaś pomoc, dodatkowe spojrzenie, jakiś niezależny kontakt z klientem, zapytać jakieś feedback, jest taka osoba, więc jakby można liczyć na wsparcie, można liczyć na wsparcie całego zespołu, ale finalnie odpowiedzialność za swoje zlecenia jest totalnie samodzielna. Widzę jedno zagrożenie takiego systemu. Mhm. To znaczy załóżmy, że pracuję w zespole, który jest w ten sposób wynagradzany, gdzieś poznaję jakiegoś potencjalnego klienta, rozmawiam, robię dobry klimat, ten klient trafia do firmy, ale nie trafia do mnie. Tylko trafia do mojego kolegi i to on zgarnia te prowizje. Mhm. Poza tym z, mogą się pojawiać takie też animozje, wiesz, on dostał większego klienta niż ja, więc będzie miał większą prowizję. Nie ma takich sytuacji? Wiesz co? Na szczęście to też jest całkiem przemyślane, ponieważ osobno mamy jednoosobowy dział sprzedaży, gdzie mamy, bazujemy głównie na kontaktach, które spływają do nas, czyli jakby nie poszukujemy klientów przez obdwalanie ich, nie wiem, wysyłanie jakichś zimnych maili i tego typu rzeczy, tylko mamy silny marketing agencyjny, wpada ilość tam e, tych lidów miesięcznie i prowizję za pozyskanie klienta dostaje jedna osoba zawsze. Ta osoba przekazuje tego klienta, nazwijmy to do realizacji. Wie, że ten profil psychologiczny klienta versus e, osoby, którego prowadzi, zainteresowania i tak dalej, o, i bieżące obłożenie obowiązkami umożliwia, że to jest ta właściwa osoba. Tutaj jest ten osoba na stanowisku dyrektorskim, która umożliwia ten, jeszcze kontroluje, czy ten przepływ dobrze, e, dobrze następuje. I rzeczywiście staramy się, żeby ludzie mniej więcej zbliżony, jakby poziom mieli obłożenia, ale też dochodowości zdecydowanie. Jeżeli ktoś robi trzech mniejszych klientów na przykład, to myślmy, kurczę, to jest czas, żeby dać tej osobie coś na przykład łatwiejszego, czy więcej wartego. No bo po prostu, żeby, żeby, to w miarę wyrównywać, i przez to, że atmosfera jest dobra, to nie wiem, być może ktoś tymczasowo może mieć poczucie, że coś tam ma mniej czy coś, ale naprawdę jakby nad tym się czuwa w takim na takim poziomie, że ktoś nawet nie musi prosić. Jeżeli ja widzę, że komuś wychodzi mniej, a robi sporo, to specjalnie dokonuje takich właśnie wraz z Piotrem, naszym dyrektorem, tutaj, tego obsługi klienta dokonujemy takich zmian, żeby, żeby to w miarę fajnie każdemu wychodziło. No nie ma systemów doskonałych. Zawsze, zawsze jakieś tam wyjątki. Trzeba jednak czuwać nad tym, żeby to nie stało się takim bezdusznym systemem biurokratycznym, tylko właśnie czymś prostym, fajnym i przyjemnym. No i póki co się udaje. No A prawda? tu myślę, ta, ta, ta kultura w firmie ma duże znaczenie, o której powiedziałeś, bo jak jest klimat zaufania, to faktycznie, nawet jeżeli ja dzisiaj mam mniej pieniędzy, to zdaję sobie sprawę z tego, że przyjdzie kolejny klient i pewnie zrobicie coś takiego, żeby to wyrównać, więc, więc to, to jest okej. Okay. Zastanawiam się, jeszcze, wspomniałeś o tym, o, o profilu psychologicznym, że kojarzycie klienta z odpowiednim człowiekiem u was w zespole? Mhm, tak to się tak, odbywa. Tak. To znaczy, może z psychologicznym to mówię, że aż za duże słowo, tak? Bo jakby to jest trzecie po prostu czy piąte na liście, że tak powiem, jakby jest typ klienta, który. Jest taka typologia, która z, z jednego domu mediowego została jakby tadeusz Żurawski, który był szefem jednego z, z tutaj z większych domów mediowych, przekazał mi, że mieli wewnątrz firmy taką typologię trochę klientów, że klient, który jest nastawiony na, na wynik, jakby że on w ogóle nie chce kontaktu, tylko mówi, na przykład, ja chcę mieć tyle i tyle tego i co miesiąc przychodzi jest tyle, jest tyle, to proszę. I jakby ja wiem, że niektórym się dobrze pracuje z, tymi, z takimi klientami. Mamy na przykład sieć siłowni, która pozyskuje nie wiem, 2000, kontaktów do potencjalnych e, klubowiczów miesięcznie. I ja wiem, że tam nieważne, co wymyślimy kreatywnego, ile raportów nie wyślemy, jest spotkanie z inwestorem, inwestor przychodzi, ile było lidów w tym miesiącu, tyle. No dobra, to fajnie, działamy dalej. No tak już się działamy dwa i tak jeszcze działamy 2,5 roku. E, ale są też klienci, którzy na przykład lubią być stawiani na świeczniku, czyli chcą, żeby im załatwić jakiś wywiad w gazecie, czy coś tego typu rzeczy, albo żeby ich wspomnieć w wywiadzie, nie wiem, na blogu firmowym naszym, że robią coś fajnego. I to jest jakby zupełnie inny typ klienta, też wiemy, że taka osoba nie może trafić do osoby, która jest nastawiona na wynik. I tych klientów jest jeszcze dwa typy. Jest jeden taki nastawiony na relacje. Ja pamiętam kiedyś sytuację, notabene w Empiku, gdzie poszedłem na spotkanie chciałem błysnąć jakąś wiedzą, jakimiś przemyśleniami biznesowymi czy coś, a poszedłem tam z Pawłem od nas, który ma dziecko. I ogólnie, nie wiem, to Duża część spotkania to była rozmowa właśnie o dzieciach. To jest profil w ogóle dziecięcy, więc to była rozmowa biznesowa żeby nie było. No Ale czułem, że nie mam w ogóle żadnego podejścia, że moja tutaj jakby wiedza, tego typu rzeczy ważne są odczucia, co jest ważne dla rodziców i tak dalej. Kompletnie nie miałem żadnego podejścia. I ostatni klient to jest taki, który chce wszystko rozumieć. On chce każdy szczegół wiedzieć, dlaczego ta reklama za 20 zł jest targetowana tak i tak. I to jest moim zdaniem najtrudniejszy typ klienta. Taki, który ma największą potrzebę kontroli, stałego jakby, jakby stałej rozmowy na każdym. Możliwy temat, ale takich też da się jakby przypisać do odpowiedniej osoby i sobie z nimi, że tak powiem, też poradzić, żeby oni byli zadowoleni, a nas to nie zniszczyło, że tak powiem. Mm -hmm. I rozumiem, że to się też przekłada na waszą rekrutację znajomość tych profilów. No bo, bo szukacie ludzi, którzy będą odpowiedni dla różnych typów klientów. Tak, tak no to już nie będę ściemniać, będę to, to jakby jest wypracowywane później. Czyli jakby profil psychologiczny nielegalny jest na poziomie rekrutacji, badanie, że tak powiem, profilu psychologicznego ludzi ja mniej więcej mam jakąś, czy odczucia, czy niektórzy robili pewnego rodzaju testy i tak dalej, mam takie odczucia, z kim pracuję, co jest dla kogo ważne. Na przykład mamy pulę osób, dla których bardzo ważne jest bezpieczeństwo, więc z nimi przeszliśmy na umowę o pracę z jakiejś bardziej nie wiem, B2B, czy tego, czegoś takiego, bo po prostu mimo tego, że technicznie rzecz biorąc, to nic nie zmienia, tak. to dla nich było takie poczucie, że dobrze, jest, jest bezpiecznie, jest stabilnie, jestem tam przez kodeks pracy, czy tego typu rzeczy, mimo tego, że nic nikomu się tego nie stało, ale rozumiem to, w pełni to szanuję. Są osoby, które lubią Cisnąć, wycisnąć ostatnią złotówkę co do tego. Dla nich współpraca B2B, gdzie więcej dla nich zostaje, mhm. jest na przykład bardzo cenna, ale to wszystko się odbywa później. Podobnie z tym przypisywaniem do klientów. Chociaż teraz na przykład będziemy rekrutować osobę, która będzie odpowiadała za tematy bardziej B2B na przykład. Czy psychologia nie będzie miała znaczenia, ale taki profil zainteresowań i, i, i wiedzy na przykład będzie bardzo wyraziste, że tak powiem, i wiemy, jacy klienci będą trafiać do tej osoby. Mhm, dobra. E, powiedzieliśmy o kamieniu milowym pierwszy duży klient, powiedzieliśmy o systemie wynagrodzeń, trzeci to była kadra kierownicza. No i to e, wiem, że to jest trudne tak naprawdę dla wszystkich w firmie. To jest trudne dla ciebie, no bo uczysz się delegowania i tak naprawdę oddajesz część kierowania firmom. firmom. Innym ludziom, po pierwsze. Po drugie, ten zespół, który już jest, też musi się nauczyć przyjmować polecenia, krytykę, ocenę od, czy, czy motywację od kogoś innego niż ty, a pewnie już się trochę przyzwyczaili, jak to jest z tobą, więc zawsze zmiana to jest pewne ryzyko. No i to jest też coś nowego dla klientów, bo, bo często oni też są, są powiedzmy, nie są już słowa ofiarami, ale mhm. oni też odbierają te zmiany. Więc jak to wyglądało u Was? Jak, jakie były nad tym, e, w, czy w tym względzie problemy po drodze i jak sobie z nimi poradziliście? Mhm. Z klientami myślę, że jest najmniejszy problem, bo już dawno odeszliśmy od współprac, się opierały, ja chcę pracować z Frankiem. W sensie, jakby, jeżeli ktoś tak mówi, ja uczciwie mówię, że na żadnym. Etapie współpracy, nie będzie miał ze mną styku. Ja czuwam na tym, żeby ta organizacja dobrze działała. To jest 100% w interesie tego klienta i na pewno zrobię to lepiej niż siedząc na telefonie, rozmawiając o konkretnych kampaniach na reklamowych. Mimo tego, że na najtrudniejszych wciąż zaglądam i staram się coś podpowiedzieć. Więc jakby to jest, to jest jedna rzecz. I klienci jakby totalnie sobie z tym radzą myślę, że był jakiś taki może jakiś odpis, że jedna, dwie osoby czułem, że jakby zakończały współpracę, bo, bo nie miały tego kontaktu, liczyły na ten kontakt. Dzisiaj to kompletnie nie jest problemem, nie jest tematem. Co więcej, jest miłe zaskoczenie, jak dzwoni ktoś, kto nie wiem. Ma duże doświadczenie, np. 20 lat w branży marketingowej, przedstawia się jako dyrektor obsługi klienta, mówi, że jest jakimś takim drugim kontaktem, pyta o jakieś wrażenia współpracy, jakby totalnie niezależnie. Można się jakby też spokojnie wygadać, i później na przykład ta, ta osoba spotyka się z poszczególnymi, z poszczególnymi członkami zespołu, zbiera ich feedback, przedstawia feedback klientów, wymieniają się tym na spotkaniu, nie ma żadnego oceniania, jest po prostu. Suche przedstawienie, ten klient ocenia to tak i tak, zazwyczaj są to w ogóle bardzo pozytywne rzeczy, nie ma się co bać tych klientów z nimi rozmawiać, oni są totalnie pozytywnie nastawieni, więc to też było coś, co trzeba było przełamać po jakimś takim bardziej chybotliwym okresie i to, to bardzo fajnie działało. Myślę, że bardzo ciężkie jest nauczenie delegowania się i takiego braku oporu, że właśnie często robimy wciąż za dużo. Ja jakby przez to, że sam robiłem mnóstwo, mnóstwo rzeczy i byłem totalnie obciążony, mi się wydawało, że tak dużo się dzieje, zakładam, że wszyscy są tacy przypracowani. Ja kiedyś jakby usiadłem sobie, patrzę sobie na tych ludzi. Mówię, Dobra, w sumie robią sporo, nie można im tego odmówić. Niektórzy nawet robią takie bardzo mocne, że tak powiem, sprinty, że widać, że trzeba ich wręcz hamować. Nie rób tyle, bo to prowadzi w bardzo złym kierunku, w sensie zaraz nastąpi jakieś wypalenie czy coś. Ale mówię, kurczę, oni w sumie nie mają się tak ciężko, mogłem im spokojnie coś jeszcze przekazać. I no w chwili obecnej, na przykład do końca roku, mamy szereg projektów, które chcemy zrealizować, żeby, żeby zacząć rok naprawdę jako taka no już w pełni spodokręcanymi śrubkami firma. I tymi projektami dosyć hojnie się podzieliłem z tą kadrą menedżerską. Mówię, kurczę, nie macie aż tak dużo zadań operacyjnych, no to czas na zadania trochę bardziej taktyczne. I te projekty, powiedzcie mi, jakie, jaki jest KPI, w sensie co będzie wynikać z tego, że ten projekt został zrobiony. No i Każdy tam dostał po 4-5 naprawdę ambitnych projektów na 3 miesiące. I no, po prostu czekam, że tak powiem, ale mam zaufanie, że to się wydarzy, bo są to po prostu bardzo fajne, rzetelne osoby. Mhm. A jeżeli chodzi o zespół i, i ich Odbiór poleceń od kogoś innego niż ty. Wiesz, tu właśnie tu chodzi o to, że u nas nie ma takich poleceń. Można powiedzieć, ja bardzo nie lubię tego sformułowania turkusowa organizacja, jakieś tego typu rzeczy. Wydaje mi się to takie troszeczkę naiwne. A może właśnie niechcący do tego doszliśmy, że jakby przez to, że osoby samodzielnie prowadzą klientów, też samodzielnie podejmują te decyzje. One mogą się poradzić. Przełożony jest od tego, żeby się go poradzić. On nie jest po to, żeby powiedzieć, zrób to tak i tak. Mm -hmm. Ja jestem od tego, żeby można było się też mnie poradzić, chociaż ludzie jakby już tak mocno weszli w klimat tego, że są ci, ich bezpośredni przełożony jest, zawsze jakiś. E, że jakby nawet jak mówię, że jestem gotów coś pomóc, to jakby nikt do mnie nie przychodzi. To jest bardzo fajne swoją drogą i doceniam to, chociaż czasem jest przesadne, że już naprawdę chcę gdzieś pomóc i wszyscy jakby wiedzą, że mam dużo na głowie i tego nie, nie, nie przechodzą z tym do mnie. E, więc jakby tutaj myślę, że to samo rozwiązuje ten problem. Nie ma brak, brak kontroli rzeczy, jak pytamy, co im się podoba w firmie, co im się nie podoba. No to jedną z najczęściej wymianych firm. Zalet w firmie jest to, że nie ma tej osoby, która ci mówi, co jak masz zrobić, nie siedzi ci za okiem, nie, za, 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 tym, za ramieniem i nie kontroluje. E, i, I to rozwiązuje ten problem, myślę, całkowicie. Mhm. E, powiedziałeś o tym, że skupiliście się w pewnym momencie, odcięliście inne rzeczy, skupiliście się na, na social mediach i zaczęliście później to trochę... Poszerzać, no i z tego co widziałem u Was na stronie, to macie oczywiście media społecznościowe, ale macie też public relations, macie zdjęcia wideo, projektowanie, szkolenia, więc y, jak postępuje ten rozwój? Kiedy wiesz, kiedy, kiedy podejmujecie decyzję, to jest dobry moment, żeby coś jeszcze dołożyć i co dołożyć, a wiesz, a czego nie dokładać? No bo wiesz, wszystko można dokładać, tylko że nie na wszystko się znajdzie czas, i nie wszystko pewnie jesteśmy w stanie zrobić dobrze. Tak, na pewno momentem kluczowym jest procesowanie, ustandaryzowanie tego, co jest. Czyli u nasze usługi w mediach społecznościowych, co myślę też jest dosyć uczciwe, są wyceniane tak samo dla wszystkich, niezależnie od skali firmy. To nie jest tak, że przychodzi ktoś większy, dajmy większy cennik, że tak powiem. Więc jakby e, są dosyć mocno sproduktyzowane i określone, jak one wyglądają. Tak? Mamy dosłownie kilka typów tych usług, które naprawdę są w stanie obsłużyć 90% marek, myślę, na rynku w ramach tych poszczególnych rzeczy. I dopiero w moment, kiedy mamy ten zespół, który to robi dobrze i jest to sprocesowane, dopiero wtedy myślimy o poszerzeniu. Teraz szukuję bardzo duży transfer na koniec roku, jednego z takich top 3 specjalistów z Google Ads do nas, do firmy. Mam nadzieję, że to się uda i że potem nie będzie mi to wytykane palcami, ale tak się z tego cieszę, że jakby chętnie się tym dzielę. I to będzie kolejna rzecz, którą najpierw sprocesujemy i dopiero później wyskalujemy, że tak powiem. Weszliśmy w jedną, drugą, trzecią realizację wideo, Chcieliśmy, jakby, zaczynamy też to procesować i iść w tym kierunku mocniej. Podobnie ze studiem graficznym, tak przechodząc przez ten Scopes Public Relations na przykład, zrezygnowaliśmy. W takim sensie, że tam nie było chęci do skalowania, ja to w pełni szanuję, ale jakby, jeżeli mamy mieć usługę i tego typu rzeczy, które, które no jakby, nie ma chęci wzrostu tego, to jakby finalnie ta osoba, która to prowadziła, dzisiaj działa zupełnie niezależnie w dobrych relacjach i tak dalej, po prostu stwierdziliśmy, że weź tego klienta, którego robisz, jakby pr jakby nie, nie, nie mieszajmy tego, w sensie, bo, bo jakby to nie wpisuje się, nie chcemy tego emanować. I oczywiście na stronie ten public relations jeszcze jest, bo w tej chwili przebu przebudowujemy Aha. sekcję e, zespół case studies, kompetencje, bo dosyć mocno inwestowaliśmy teraz w rozwój tej naszej bazy wiedzy i strona główna jest po prostu z tego względu dosyć nieaktualna, no bo Software House nie jest w stanie pracować nad dziesięcioma rzeczami jednocześnie, a w tej bazie wiedzy mnóstwo rzeczy. Po prostu cały czas powstaje jest szlifowanych i, i to jest angażujące najbardziej. Powiedziałeś, nie było chęci skalowania, nie było tej chęci po czyjej stronie? Znaczy po stronie tej osoby. No też nie, nie ukrywam, że była to była partnerka, więc to trochę inny charakter, że tak powiem, <grym> rozmowy. Po prostu ona w tej chwili działa niezależnie okay. i, i pracuje z klientami, którymi robiła jako social tigers. I wiem, że i tam się dobrze powodzi, a my sobie tutaj działamy, jakby w tym zakresie, który jakby też taka. Właśnie mieszanie tych spraw prywatnych i zawodowych moim zdaniem jest dosyć ryzykowne, no bo chcesz wymagać od kogoś pewnego standardu działań, Jak ktoś mówi, no tak, ale ja to jestem na trochę innych zasadach, to też nie jest dobre dla zespołu, więc jakby finalnie jakby po, po, po jeszcze długo przed rozstaniem powstała decyzja, żeby to po prostu wyraźnie, wyraźnie rozdzielić. Jak decydujecie, która działka powinna się pojawić w firmie jako kolejna? Wiesz to, to jest kwestia trochę analizy szans, które są. W sensie na przykład Osoba z tych googlaców sama gdzieś tam przyszła i tak o tym od dawna myśleliśmy i raz, drugi, trzeci to nie wyszło, ciężko jest rekrutować taką osobę. No i przychodzi taka osoba i mówi, że słuchajcie ja ogólnie nie szukam pracy, ale widzę, że robicie fajne rzeczy, chciałbym z wami, myślałem że pracy na własnym jakby rachunku, ale e, chciałbym pracować właśnie z wami. Ja sobie myślę, kurczę, czy warto to przegadać i, tak. i spróbować? Jest to osoba, do której mam zaufanie, że byłaby w stanie to spokojnie zrobić, więc to jest jakby pewnego rodzaju tego typu szansa. Czasem jest tak, że naturalnie to pączkuje. Mamy dużo zapytań na przykład o realizację filmu wideo. Robiliśmy na przykład na kanału Empiku YouTube'owy bardzo dużo realizacji. Do jakichś kilku dużych firm, tak jak patrzymy, kurczę, to jest coś, co warto było pójść w tym kierunku mocniej, tym bardziej, że osoba chce iść w tym kierunku, rozwijać się w tym kierunku. Więc myślę, że też bardzo ważne jest to, czym chcieliby się ludzie zajmować u nas w zespole, w kierunku jakich obowiązków ewaluować, no bo robić w kółko jedną rzecz przez ileś lat. Myślę, że wciąż te media społecznościowe się zmieniają bardzo szybko. Wciąż można tam robić bardzo różnorodne rzeczy o przeróżnej skali i charakterze. Ale mm, niektórzy mają taki pieniądze, że kurczę, chciałbym koniecznie działać w takim i takim kanale, a dzisiaj nie mam tej możliwości. Kurczę, to może zostaniesz liderem takiego projektu i zaczniemy jakby siać tam, że tak powiem. Nie da się robić też wszystkiego naraz. Czasem ktoś musi poczekać, że tak powiem w kolejce, no bo to zagraża celom strategicznych firmy takie rozmycie, ale jesteśmy na dobrej drodze w tym, pod tym względem. Myślę, że odpalimy jeszcze dwie-trzy rzeczy, w, na przykład w najbliższym roku. Chociaż mam bardzo duży apetyt na przykład na, 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 na tę ekspansję zagraniczną. To się powtarza od początku istnienia firmy, nadal się nie udało, ale kiedyś po prostu nie mogę doczekać, jak wrócę do tego podcastu za rok, <grym> dwa, trzy i powiem, o to, jest ten podcast i yes. to powiedziałem i to się wreszcie udało. <grym> um, tak naprawdę powiedziałeś, jak pytałem cię o te powody teraz, to z jednej strony powiedziałeś, przychodzi gotowy człowiek z kompetencjami, więc możemy zacząć budować nową nogę. Z drugiej strony powiedziałeś, jest zapotrzebowanie ze strony klientów, a my też widzimy u siebie w zespole kogoś, kto może się w tym kierunku fajnie rozwinąć. Więc jest to w dużej mierze oparte na odpowiednim człowieku. I teraz, jak zaczynacie robić z tego proces, czyli coś, co każdy jest w stanie zrealizować, kto oczywiście ma jakieś minimalne kompetencje, przynajmniej no to jest to trochę zagrożenie dla takiego, wiesz, eksperta, bo on pomaga stworzyć proces, który de facto go zastępuje. Nie, nie, nie masz, wiesz, z tym problemu, że, że ktoś właśnie no, boi się, się trochę tak powiem, tego. Trudno, w sensie jakby hmm, no na tym trochę to polega, tak? Że jakby interes firmy, jeżeli mielibyśmy, jeżeli... Interes naszych klientów w ogóle był uzależniony od tego, że jedna osoba jest w firmie albo jej nie ma, no to, to z perspektywy nas i klienta jest bardzo ryzykowne, bo jest ryzyko, że przyjdzie ktoś następny i kompletnie zrobi to inaczej, gorzej i tak dalej. Moim zdaniem, standaryzacja i procesowanie usług, automatyzacja pewnych prostych czynności. Po, pozwoli dowozić pewien, po, pewien powtarzalny zakres dla klientów. Tak? I to nie jest tak, że my procesujemy usługi, żeby nie wiem zatrudniać tańsze osoby, czy coś w tym stylu. Wręcz przeciwnie. Osoby, które skutecznie procesują nasze usługi, tworzą te rzeczy, idą bardzo mocno do przodu. Organizacja dzięki temu rośnie, więc oni też mogą jakby ewoluować na swojej drodze zawodowej. Zamiast zarządzać dwuosobowym zespołem, ten zespół się robi czteroosobowy. Jest im łatwiej wprowadzić te osoby do zespołu. Więc myślę, że to jest nieunikniony, konieczny proces. Im wcześniej rozpoczęte tym lepiej. To, to jest myślę jedna z głównych lekcji, do których też trzeba dojrzeć, bo tak często jak już słuchamy jakichś materiałów, czy tam jakieś książki, ktoś mówi, najważniejsze to jest tam, nie wiem, dobra windykacja, najważniejsze to jest cash flow, najważniejsze to jest mieć umowy z klientami. Coś z pracownikami jeszcze, zwalniaj tam szybko, i tak dalej. Tych rzeczy jest multum, to jest przytłaczające i w każdej z nich myślę, że i tak, ile by się nie da robić, to, to jakby i tak trzeba popełnić te swoje błędy. I to też jest taka, myślę ważna taka, moim zdaniem, myśl, że jak się zabieramy za ten biznes, to po prostu trzeba się liczyć z tym, że to będzie pełne po prostu kolejnych porażek, niepowodzeń, stresów i może się w ogóle nie udać, tak? Więc jakby to też na to warto zwrócić uwagę. Na pewno procesy pomagają uniknąć wielu porażek po drodze. Natomiast jest tu jeden problem, no bo jesteście agencją social media. To jest, wydawać by się mogło, branża wymagająca mega dużej kreatywności. Mhm. Jak stworzyć procesy, które opisują kreatywność? Być mhm. co? To jest właśnie takie, ludzie mają takie wyobrażenie, ja myślę, że to jest jedna z takich e, w ogóle m, patologii w branży, że w ogóle, że agencja reklamowa to się kojarzy z miejscem, gdzie ludzie, wszyscy mają kolorowe włosy, kolczyki dziesięć pierścionków skaczą na gumowych piłkach przy biurkach i cały dzień tylko robią burzę mózgów. I często młode osoby przychodzą na rozmowy kwalifikacyjne i w ten sposób to postrzegają. No otóż, jeżeli chcemy dowozić rezultaty biznesowe dla swoich klientów, to nie możemy po prostu odpłynąć w tym wszystkim. Wręcz przeciwnie, jeżeli robimy kampanię lead generation czy e commerceową to trzeba postawić odpowiednią strukturę kampanii. Trzeba stworzyć odpowiednie kreacje reklamowe, które nie mają być turbo kreatywne i wymyślone na niesamowitej burzy mózgów, tylko to jest coś, co ma pewne powtarzalne zasady. Trzeba odpowiednio przygotować tekst, odpowiednio przygotować obrazek, przygotować odpowiednią pulę tych kreacji, żeby tam Facebook czy jakiś inny system reklamowy mógł to fajnie zoptymalizować. Trzeba to sprawdzać w pewnym powtarzalnym cyklu. Nagle się okazuje, że można to spokojnie sprocesować i właśnie poprzez to sprocesowanie można osiągnąć wyższą i co najważniejsze powtarzalną jakość i efektywność. A jakby firmy, które wszystko robią na spontanie i tak dalej, raczej mają, mają dosyć duże ryzyko jakby porażki. Teraz nawet poszukujemy pewnych powtarzalnych insightów. Czyli na przykład jak robimy e-commerce, to mamy szereg rzeczy, które warto sprawdzić i spróbować zoptymalizować u klienta. I chcemy, żeby każdy miał gotową listę 10 rzeczy i po prostu przez kolejne miesiące odpalał kolejne rzeczy. E, oczywiście w zindywidualizowany sposób, dowolny. Dobierając to do bieżących potrzeb klienta. Jeżeli wprowadzamy nową osobę i ona nie ma tych insightów w głowie, skąd ona ma się domyślić? ma też czekać 3 lata, aż się tego nauczy, czy ma pytać kolegów, którzy nie znają danego zlecenia i może im pomogą, a może nie wpadną na to. To jest, myślę, bardzo ważne. I powiem szczerze, skojarzenie, nawet powiem to na głos, chociaż sobie obiecywałem, że nie będę tego mówić, bo wiele osób mogłoby tego nie zrozumieć, ale liczę na inteligencję słuchaczy. Myślę, że porównanie naszej agencji reklamowej do swego rodzaju fabryki, które może się turbo negatywnie i turbo niekreatywnie, sprawia, że ta kreatywność tak naprawdę jest dużo bardziej możliwa. Że jak nie zastanawia się nad podstawowymi rzeczami, to nagle pojawia się przestrzeń na kreatywność w ogóle. Gdzie, jeżeli jesteśmy tylko kreatywni, tak naprawdę działamy w olbrzymim chaosie. Mhm. Z tego, co mówiłeś, to wyciągnąłem taki wniosek, że macie procedury. Na tak naprawdę kwestie takie organizacyjno-techniczne, czyli umieszczamy tyle i tyle wariantów reklamy tu, tu i tu, na przykład. Czy w jakikolwiek sposób Macie procesy na sam proces kreatywny i na wymyślanie e, tego, co, co klientowi, wiesz. I myślę, że tutaj, tutaj akurat jest dowolność, czyli wiemy, że na pewno w ramach procesu jest dowiezienie tego, na co się umawiamy z klientem. To jest jakby w ogóle podstawa to jest rzeczywiście to jest, rzecz, która jest rzeczywiście kontrolowana. Znaczy ludzie nawet o tym nie wiedzieli, ale przez to, że wszystko było na zielono w tabelkach, to nie trzeba było im nawet o tym mówić, mhm. więc jakby było to, to kontrolowane i nadal, nadal jest, no, ale właśnie. My wiemy, że musimy dostarczyć x kawałków kontentu, że tak powiem, dla klienta i teraz ta osoba, która to robi, ma już dowolność. Właśnie tu jest to przestrzeń, że przez to, że wszystko inne jest procesowane, to ma tą przestrzeń, że ona może do tego podejść po swojemu i zrobić to w taki sposób, jak uważa. A przez to, że jakby ja zapraszam na moje szkolenia ludzi, znaczy koronne szkolenie się nazywa, jak dla swoich, bo jest to robione dla ludzi z firmy, a zapraszamy na nie gości innych, bo mi się nie chce tego robić za darmo. I, jakby, i tam przekazuję te kompetencje, które są potrzebne do zrobienia tych rzeczy i ludzie to powtarzalnie mogą wykorzystać, a mogą tego nie wykorzystywać i zrobić to po swojemu. Oczywiście, jeśli to jest bardzo niezgodne ze sztuką, no to od tego jest dyrektor tej obsługi klienta, który zagląda, patrzy, zderza te myśli e, i można to, to wyprac wypracować. Ale tak, tak to myślę e, wygląda. Ja słyszałem kiedyś, że dyscyplina czyni wolnym, tak? a to jest takie hasło, które. Z którym bardzo się utożsamiam, a w ogóle uważam, że połączenie pasji i dyscypliny to jest w ogóle nie do zatrzymania. W sensie jakby to jest taki drugie, taki slogan, frazes, może trochę taki, trochę taki patetyczny, ale pasja i dyscyplina to mogą sobie na sztandarze firmowym po prostu wypisać i chodzić z tym po ulicy. Jest taka książka: Pasja i dyscyplina strategii. To nawet nie wiedziałem. E, Krzysztof Obój, tak. I bardzo, bardzo dobra książka. To znaczy, ja kiedyś czytałem stare wydanie i zrobiło na mnie mega wrażenie. Później kupiłem sobie w formie audiobooka jakieś nowe wydanie i kompletnie mi jakoś nie weszło, więc nie wiem co się stało. Może moment, w którym ja jestem też, wiesz, firmowo się trochę rozjechał z treścią książki i dlatego. Ale za pierwszym razem naprawdę niesamowicie. Myślę, że była. Jakby to zbieżność jakby tytułów i priorytetów. Warto zobaczyć, jak ktoś do tego podchodzi, bo jednak nauczenie się pewnej dyscypliny i, i podejścia do strategii czegoś, co jest tak szerokie i tak... Bazuje na tak wielu danych i czynnikach, to myślę, że jest najtrudniejsza rola w tym byciu tym szefem firmy, CEO, nie wiem, jakimś prezesem czy jakimś takim, że jest tyle danych do ogarnięcia, że właśnie ta pasja dyscyplina i myślenie strategiczne no, przychodzą w pewnym sensie z ratunkiem. Aha. Przeczytałem na stronie Social Tigers takie zdanie: Udało nam się odciąć od branżowych patologii. Jakie patologie macie na myśli? Jeżeli masz dwie godziny, to z przyjemnością cię opowiem. W sensie, e, mówiąc skrótowo, może o takich standardach w branży. Na przykład, jest szereg rzeczy, które bazują na niewiedzy klientów i które po prostu niestety firmy robią. Jakby ja nie lubię, że tak powiem, no, jakby mieszać i źle się wypowiadać o własnej branży, ale no, to jest fakt i często przychodzą do nas klienci, którzy no, spotkali się z takimi zachowaniami. Na przykład. Jest nietransparentny podział pomiędzy wynagrodzeniem agencji a budżetem reklamowym. Czyli mhm. ja płacę, nie wiem, 10 tysięcy złotych za realizację celu X, tylko ten cel X można dowieść, jak się to zrobi swoją drogą w ogóle słaby sposób, można go dowiedzieć za 1500 zł. I teraz agencja bierze 8500 zł. Za, zarządzanie budżetem reklamowym 1500. Na przykład, dla kontrastu, u nas klienci mają nie tylko dostęp do dokładnych wydatków, ale w ogóle do całego konta reklamowego. Moim zdaniem, know-how nie jest do odtworzenia. Nie ma się co bać, że ktoś zobaczy, jak tam targetujemy reklamy, bo w pewnym momencie sam będzie musiał postawić nową strukturę kampanii, nowe kreacje itd. Może próbować, ale wydaje mi się, że klienci na pewnym poziomie dojrzałości po prostu nawet nie rozważają takich scenariuszy, no bo wiedzą, że to nie jest takie Hobs. A z takimi klientami staramy się pracować. I to jest, to jest jedna rzecz. Bardzo często drugą patologią, z którą się ludzie spotykają, to jest przychodzi po prostu super fajna osoba na spotkanie. Po czym przekazywane jest to do jakiegoś juniora czy starzysty, który po prostu kompletnie nie czuje branży, na przykład prowadzi profil biznesowy, a nie ma zielonego pojęcia o biznesie. On nie rozróżnia netto od brutto, tak jak ja pięć lat temu, jak zakładałem firmę czy tego typu rzeczy. Kompletnie tego nie czuję, ale tam pisze jakieś ciekawostki z Wikipedii, wrzuca i mówią, o to, są działania B2B czy coś. No to, to jakby to jest kolejna rzecz. Dla kontrastu no muszę o tym wspomnieć. U nas żadnego juniora czy starzysty nie ma. W sumie są dwie juniorki, ale w momencie emisji tego podcastu nie będą już juniorkami, więc jakby będzie mi na pewno miło to tego wy, wysłuchać, bo to w poniedziałek będziemy ogłaszać. E, I co jeszcze, co jeszcze? No jest tego mnóstwo, tak? W sensie jakby. E, ale myślę, że ten brak transparentności to jest chyba największa skaza. Brak też takiej przejrzystości w tych cenach. Właśnie o tym też wspominam, że jeden cennik dla dużych klientów, jeden dla małych, albo przekazywanie czegoś do jakichś tanich podwykonawców, tego typu rzeczy. I niestety to się bardzo mocno odbija. Na jakości, na jakości tych działań, na postrzeganiu w ogóle agencji reklamowych. Często jak się mówi agencja, to ma się ochotę wręcz splunąć potem w po tym stwierdzeniu, niestety. No. No staramy się i wiem, że jest kilka takich podmiotów też na rynku, które bardzo starają się z tym walczyć. Ja to doceniam, staram się spotykać z tymi ludźmi, jest kilka osób, z którymi chciałbym się spotkać i szukam tej okazji, bo wiem, że też robią dobrą robotę, to nawet nie ma jakiejś rywalizacji, bo umówmy się, firm w Polsce jest tak wiele, że naprawdę nie ma co tutaj, wymieniamy się otwarcie tymi, tymi poglądami, wiedzą, tak jak zresztą w tym podcaście nie mam żadnych tajemnic, nie, nie, nie zakrywam jakichś najlepszych kąsków, co było ważne, żeby ktoś, broń Boże, tego nie powtórzył. A wiem, że konkurencja na pewno będzie tego słuchać, więc serdecznie pozdrawiam. z tego wszyscy, że tak powiem. Gdybyś miał możliwość cofnąć jakąś decyzję, jedną, którą podjąłeś w trakcie prowadzenia firmy, coś, o czym jeszcze nie mówiłeś, bo o kilku rzeczach już powiedziałeś, to, to co byś cofnął, naprawił, anulował? Znaczy, no, mimo ja wszystko zacznę od powtórzenia, Zwaliłbym szybciej, to na pewno. W sensie, to jest jedna rzecz. Hmm. Hmm. No, bardzo trudne, bo jakby myślę, że te najważniejsze rzeczy gdzieś tam wspominałem. Wiele rzeczy na pewno związanych z rekrutacją byłoby istotne, te, 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 z tą specjalizacją, też wcześniej na jakimś etapie. Większa asertywność. O, kiedyś słuchałem u Ciebie na przykład podcastu asertywności, bardzo dobrze mi to weszło, w sensie przyznaję, że jedno, takie to było. Wróci, wyszedłem stamtąd takie zainspirowane i dużo częściej mówienie. Często jest tak, że ktoś proponuje wystąpienie, ja mówię, nie wiem, stawkę dajmy na to 4000 zł, a ktoś mówi, mam 2,5. Jest takie, no 2,5 to też jest dużo, więc się wie, to wezmę, ale potem trzeba się przygotować, spędzić na tym, ja staram się nie chodzić jakby z czymś, co jest za każdym razem po prostu to samo, nieindywidualnie itd. i tak dalej. I tak człowiek myśli sobie, a to wezmę i potem żałuję, tak? Siedzę cały weekend, po prostu płocę się ze stresu z, albo z jakiegoś z, z mę, przemęczenia materiału, Idę tam, z, mam zepsute po prostu trzy dni z rzędu i tak dalej, a w skali całej firmy te przychody nie są duże i warto gdzieś tam nauczyć się tej asertywności. Więc myślę, że fajnym takim jakby, takim podsumowaniem tego na pewno jest asertywność, a szans biznesowych, propozycji współpracy, propozycji jakichś nowych rzeczy, im dalej jesteśmy, no tak się mówi, najpierw trzeba mówić dużo tak, a potem bardzo dużo nie. I to jest totalnie prawda. Ja staram się teraz mówić praktycznie wszędzie na oko, po prostu nie, 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 nie. nie. Staram się ukryć w ogóle kontakt do mnie jakikolwiek, nie podaje numeru telefonu. wydrukowałem wizytówki bez numeru telefonu i tak dalej, bo po prostu tego jest za dużo. Bardzo często piszą początkujący przedsiębiorcy, którzy zamiast odpalić sobie podcast, zamiast przeczytać artykuł, nie wiem, pisałem do Pulsu Biznesu, Harvard Business Review itd., i tak dalej, mogłem podesłać linki. A oni mówią: dobra, fajnie, fajnie, ale ja bym chciał Cię jeszcze pomęczyć, popytać i tak dalej. Mówię: To jest trochę już, powiedziałbym, nawet niegrzeczne. Nie znamy się. Ty jakby pytasz, jak ten, a i tak. Jeszcze jedna ważna rzecz, trzeba robić rzeczy po swojemu. Fajnie, że u mnie coś działa, ale ja znam przykłady firm, które powieliły coś stricte z naszej branży od nas i wiem, że to rozwiązanie u nich nie działa, ponieważ podeszli do tego jeden do jednego poprzez kalkę, a wszystko odbywa się w jakimś konkretnym biznesowym kontekście tu i teraz, który dotyczy mnie. E, więc tutaj myślę, że bardzo istotna rzecz, żeby. Jednak mieć ten swój własny rozum i jeżeli w coś wierzę, jeżeli uważam, że nie chcę robić firmy jak fabryka, to zrób ją jak po prostu, nie wiem, jak, jak jakaś bohema artystyczna i to też może być świetne, tak? W sensie w jakimś innym schemacie, więc myślę, że te dwie rzeczy. Okej, okay, dobra. Mądre myśli na koniec. Bardzo ci dziękuję. Tak się zastanawiam jeszcze nad takim podsumowującym pytaniem. Co myślisz sprawiło, że wspominałem o tych 20% firm, które są w stanie przetrwać 5 lat, no jesteście blisko jako Social Tigers, więc zakładam, że 5 lat przetrwacie i dużo dłużej. Co sprawiło, że u ciebie to było bardziej opłacalne niż granie w ruletkę? Wiesz co, myślę, że to jest po prostu to, że poświęciłem się temu w 100%. Ja trenowałem długo brazylijskie tam jest taki zawodnik Marcelo Garcia. I on mówi, jak masz się zajmować jiu w 80%, to nie rób tego, bo zmarnujesz 80% swojego życia, a nigdy nie będziesz najlepszy. Że musisz się poświęcić temu w 100%. Ja rzeczywiście bardzo, bardzo wiele rzeczy musiałem poświęcić. Umówmy się, 5 lat, bo mniej więcej tyle, to zaraz tyle właśnie stuknie. To jest kawał życia. Jutro może mi potrącić samochód tym mogłem je zmarnować. Ja nie żałuję, jest naprawdę fajnie mimo, mimo tego wszystkiego. Ale to jest bardzo wielkie ryzyko, bardzo wielkie zaangażowanie i wszedłem w to rzeczywiście 100%. Myślę o tym od rana do nocy. Nie przeczytałem od pięciu lat książki beletrystycznej. Czytam tylko i wyłącznie o biznesie, trochę mniej o marketingu. Cały dzień to kminnie po prostu siedzę, z, jak nie w zeszycie coś piszę, to siedzę w tych tabelkach. Od nowej strony to przerzucam, przerzucam na nowe wzory, siedzę tam w wasalnie i patrzę na realizację tych projektów, jak można po to zoptymalizować. To jest non stop dokręcanie śrubek, non stop ewolucja wiesz, Jakby zobrazować ostatnie dwa lata mojego życia, też żeby właśnie, nie żeby takich turbo optymistycznych zakończeń, więc jakby, jakby podsumować ostatnie dwa lata mojego życia, to można powiedzieć, że najpierw mierzyłem się z gigantycznym kryzysem w firmie, tracąc po 20 tysięcy złotych miesięcznie, będąc pod kreską. To jest umówmy się bardzo stresujące, jak nie ma się oszczędności, wszystko się reinwestuje. Następnie, kiedy udało się to spłacić i tak dalej, to yy, i weszliśmy z powrotem na ścieżkę takiego bardzo dynamicznego wzrostu. To robiłem po 3-4 szkolenia w tygodniu nawet. I mówimy jeszcze 2-3, na przykład były całodniowymi występami, żeby zapłacić za kadrę menadżerską, która nie generuje wprost przychodu dla firmy. I dopiero teraz można powiedzieć, jestem odciążony z tych rzeczy i teoretycznie mam trochę luźniej. Tylko dziwnym trafem, cały, cały weekend przygotowałem prezentację dla, dla na zamknięte szkolenie. Dzisiaj jestem tutaj, zaraz jadę na jakieś call z firmą doradczą, która pomoże nam 25 różnych projektów uporządkować i wesprze nas w różnych obszarach, więc to jest, to jest nieustanna orka, jest to jakaś pasja, ale jest to bardzo niebezpieczne. I być może za rok będę w jakimś psychiatryku, albo wiesz, totalnie wypalony zawodowo, biorę to pod uwagę. Dlatego w grudniu lecę na miesiąc do Azji <grym> może jednak optymistycznie zakończmy, czas trzeba, trzeba będzie troszeczkę odpocząć, uwolnić myśli i w ten sposób, na sprawę, że będę szukać na biura, ale też no, nie wchodźmy w to. <noise> Okej, okay, to mam nadzieję, że mimo wszystko wypoczniesz. Dzięki wielkie i powodzenia. Bardzo dziękuję. To był Franciszek Georgiew. Rozmowę nagraliśmy w Warszawie w studiu Storia by Abstra. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Karol Stryja. Wielkie dzięki Karol. A dodatkiem do dzisiejszego odcinka jest przykładowa lista procesów w firmie pomaga ona ocenić, jak sprawnie działa każdy element i które rzeczy angażują CEO albo właściciela. Ta lista jest dostępna dla wszystkich odbiorców newslettera małej wielkiej firmy. Możesz do nich dołączyć i pobrać listę procesów na stronie maławielkafirma.pl ukośnik289. A teraz szybki strzał. Przedsiębiorca zwykle po to zatrudnia ludzi, żeby wyręczyli go w pracy, ale niewielki będzie pożytek z pracowników, jeżeli wszystko będzie ciągle przechodzić przez twoje ręce, jeżeli będziesz wąskim gardłem we własnym biznesie. W dużych firmach prezes ma zwykle asystenta albo asystentkę, którzy filtrują dla niego korespondencję. Część przekazują innym osobom, na część odpowiadają sami, a szef dostaje tylko te wiadomości, które powinny do niego trafić. Kiedyś w mojej firmie Wszystkie wiadomości kierowane na ogólny adres e-mail trafiały do mnie, to ja je czytałem przesyłałem dalej albo odpisywałem. Inaczej mówiąc, zachowywałem się jak asystent moich pracowników. Jak to zrobić lepiej? Pokażę Ci to na przykładzie maili związanych z Małą Wielką Firmą. Większość wiadomości, które dostaję, dotyczy jednego z trzech tematów. Jest to zgłoszenie usterki technicznej, propozycja gościa do podcastu albo oferta współpracy. Jeżeli wejdziesz na stronę maławielkafirma.pl ukośnik kontakt, zobaczysz właśnie taki podział. W zależności od tego, którą opcję wybierzesz, Wyświetli się inny formularz kontaktowy. Na przykład, gdy zgłaszasz usterkę, od razu pytam o podstawowe szczegóły, żeby ją szybciej znaleźć i usunąć. Poza tym, zgłoszenia usterek nie trafiają do mnie, tylko do mojej asystentki. Ona dużo częściej niż ja sprawdza swoją skrzynkę i może szybciej naprawić błędy. Podsumowując, Ogólnym formularzu kontaktowym prawie nikt nie wpisuje wszystkich potrzebnych informacji, a poza tym taki formularz odbiera jedna osoba. Lepiej skieruj klienta do formularza dopasowanego do konkretnej sytuacji. Taka wiadomość może od razu trafić do właściwego pracownika, a ten będzie mógł zareagować szybciej, bo klient wypełniając kolejne pola wpisze wszystkie istotne informacje. Jeżeli ten odcinek ci się spodobał, to bardzo proszę powiedz o Małej Wielkiej Firmie swojemu znajomemu. A jeżeli masz jeszcze trochę czasu, posłuchaj teraz odcinka numer 203. To rozmowa z Piotrem Budzkim z firmy J Labs. Piotr opowiada o tym, jak w 8 lat razem ze wspólnikiem zbudowali firmę od zera do 250 pracowników. Ten odcinek znajdziesz w swojej ulubionej aplikacji podcastowej albo na stronie MałaWielkaFirma.pl/ukośnik203. Gorąco polecam i do usłyszenia.